I zegar wybił, jest godzina 11. Tradycyjnie, jak co dwa tygodnie, mówimy o godzinie 11 w czwartek, że rozpoczynamy kolejną dyskusję na Ratuszowej. Witam serdecznie wszystkich naszych obserwatorów i witam szczególnie serdecznie osoby Państwa, którzy się zgodzili jako eksperci, paneliści wystąpić w tym spotkaniu. Pozwolą Państwo, że zanim kilka pytań, które nam towarzyszyły, przedstawię. Powiem tylko, że tematem, który postanowiliśmy podjąć w dzisiejszej dyskusji, jest temat z założenia prowokacyjny, nawet jeżeli takim się Państwu nie wydawał. Wychowanie komunikacyjne, czyli co? To wystarczający powód, żeby parę osób się na nas obraziło, a parę osób się zdenerwowało, a może cała reszta zaczęła się zastanawiać, co tak naprawdę się z wychowaniem komunikacyjnym dzieje. Do tej dyskusji zaprosiliśmy, pozwolą Państwo, że według alfabetu będę wymieniała, chociaż też złamię tę zasadę, zaprosiliśmy pana doktora Artura Góreckiego, pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw podstaw programowych i podręczników, który jednocześnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wydaje się, że lepiej umocowanej i zainteresowanej i z większymi wpływami osoby nie moglibyśmy w Polsce znaleźć. Ponieważ pan Artur Górecki nie jest z nami w tej chwili, o godzinie 11.45 się dołączy, ale również z Ministerstwa Edukacji i Nauki będzie jeszcze towarzyszyła mu pani Danuta Pusek z tegoż departamentu. Następnie jest z nami pan Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie. Witam Państwa, pana Rafała. Będzie z nami, mam nadzieję, że za chwilę, bo w pobliżu, w sąsiednim urzędzie, niestety obowiązki służbowe ma jeszcze pan Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator, były instruktor nauki jazdy, były starosta gostyniński i można by panu Tomaszowi jeszcze parę funkcji przypisać. Kolejną osobą, którą na szczęście już gościmy i bardzo się cieszymy, jest pan Przemysław Ogonowski, zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dzień dobry. Witamy serdecznie i to bardzo ważne miejsce i już myślę, że nie muszę tego uzasadniać. Cieszymy się, że jest pan z nami. Pan Wojciech Pasieczny, nieobecny tymczasem i jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie, ale nagrał nam swoją wypowiedź, o którą zaraz poproszę, taką wstępną, który jest wiceprezesem zarządu naszej Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, ale przede wszystkim ekspertem BRD, rzeczoznawcą sądowym w tym zakresie, byłym policjantem dosyć znanym powszechnie. Pan Mariusz Wasiak to kolejna osoba, widzimy, cieszymy się, że jest pan Mariusz z nami z Komendy Głównej Policji z rozlicznymi tytułami. Bardzo prosimy w trakcie wystąpienia ewentualnie o uzupełnienie. Trochę źle to brzmi, ale na koniec została nam pani doktor Aneta Wnuk z Centrum Dzień dobry Państwu. Tak, ta alfabet jest niesprawiedliwy i nieubłagany, ale niech tak już zostanie. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, bardzo, bardzo nam bliski instytut i bardzo nam bliskie centrum. Ja się nazywam Bożena Chlabicz, jestem z Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Spróbuję ogarnąć te tematy. Staram się mówić w miarę wyraźnie, ale nie za długo, tak sobie i Państwu obiecałam. Natomiast kilka pytań, które nam towarzyszą, warto przypomnieć i warto powiedzieć. Trzeba by się zastanowić po wielu latach zabiegów, po wielu latach nie tylko prób, ale zmian również w zakresie zarówno podstaw programowych w szkołach, jak i docierania do dorosłych obywateli oraz do tych dzieci, które są no prawie jeszcze w żłobkach, a w przedszkolach na pewno. Po wielu kampaniach skierowanych do seniorów warto zadać sobie pytanie, czy te formy, które stosujemy w zakresie wychowania komunikacyjnego są wystarczające i czy przynoszą oczekiwane efekty. O tym, jaki jest stan zagrożenia na drogach, też rozmawiać nieustająco należy. Być może szczególnie w tej chwili, kiedy
dość istotnie zmieniły się niektóre przepisy. Państwo doskonale to wiedzą. Nie wiem, czy wiedzą wszyscy obywatele. Myślę zarówno o przepisach dotyczących pieszych, jak i o przepisach dotyczących urządzeń, które są stosowane na drodze do przemieszczania się, poczynając od hulajnóg, ale wiadomo, że jest ich więcej. Podejmowaliśmy te tematy w dyskusjach na ratuszowej i ani nie są nam one obce, ani państwu. Natomiast z całą pewnością, sądząc po ulicach, nie stała się tragedia, ale brak informacji występuje. Nadal na hulajnogach jeżdżą dwie osoby, nadal po przejściach dla pieszych chodzą piesi z telefonami przy uchu albo piszący SMS-y. Nadal niektórzy kierowcy nie udzielają pierwszeństwa pieszemu, który jest bardzo blisko bądź już na przejściu dla pieszych i tak dalej. W związku z tym wydaje się, że dyskusja o wychowaniu i edukacji komunikacyjnej, szerzej to ujmując, wszystkich, całego społeczeństwa jest w pełni uzasadniona. Wreszcie, jak te programy powinny być realizowane, kogo miałyby dotyczyć, jakie formy odpowiedzialności warto byłoby zapisać w tych programach, to wszystko pewnie stanie się przedmiotem naszej dyskusji. I wreszcie, skoro zaczęłam od tego, że próbujemy prowokować siebie wzajemnie i tych, którzy są decydentami w tym zakresie, którzy wiemy, że nie są obojętni, wiemy, że nie są przeciw. Nikt przecież przytomny i zdrowy na umyśle nie powie w Polsce, że jest mu obojętne, czy na przejściach dla pieszych, czy na naszych drogach giną ludzie. Ale czy w zasadzie my nie demonizujemy tej kwestii i czy w Polsce tak naprawdę potrzebny jest jakiś zwarty, konkretny, opracowany od A do Z system edukacji komunikacyjnej? To wszystko te bardzo wstępne pytania. Ze względu na to, że jesteśmy tacy, nie wszyscy w komplecie już w tej chwili, trudno było nam ustalić kolejność wystąpień państwa i mało tego, do tej pory nie wiemy, co się nam uda, w jakiej kolejności, ale spróbujmy rozpocząć tę dyskusję. Pierwszą osobą, którą poprosiliśmy o wypowiedź, jest pan Wojciech Pasieczny. No nieobecny, ponieważ jest rzeczoznawcą sądowym i w tej chwili albo jeszcze jest w pierwszym sądzie od godziny 9, albo się przemieszcza do drugiego sądu. Przepraszam, ale nagrał nam się w poniedziałek i proponuję, żebyśmy i nasi obserwatorzy, i nasi dyskutanci byli uprzejmi wysłuchać, a potem już przejdziemy do wystąpień na żywo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No, dzisiaj będziemy mówili o rzeczach, które są chyba bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na naszych drogach, bo stare porzekadło mówi, czym skorupka za młodu. Ja pracowałem w takim zespole w Ministerstwie Infrastruktury, który pracował nad zmianą ustawy o kierujących i ustawą prawo o ruchu drogowym w zakresie szkolenia, aby na naszych drogach było bezpieczniej. I wówczas złożyłem taką propozycję, aby wychowanie komunikacyjne było obowiązkowym przedmiotem w szkole podstawowej. Ten przedmiot miałby się kończyć zdaniem egzaminu na kartę rowerową, przy czym jeżeli ktoś by tej karty nie uzyskał, miałby czas na to, by to uczynić w czasie dalszej edukacji i oczywiście nie zaliczenie tego egzaminu nie skutkowałoby brakiem promocji do kolejnych klas. Przygotowując się do tych swoich propozycji, prześledziłem bazę programową. No powiem Państwu, że resztka włosów zaczęła mi wychodzić z głowy, stąd w tej chwili wyglądam tak, jak wyglądam. Troszeczkę o wychowaniu komunikacyjnym miało być na WF-ie, troszeczkę na zajęciach z techniki i trochę na godzinach wychowawczych. Nie ma systemowego jakiegoś szkolenia, jeśli chodzi o wychowanie komunikacyjne. Ja zawsze zazdrościłem Niemcom ich systemu wychowania komunikacyjnego, bowiem tam zaczyna się już programowo od przedszkola. To dziecko w przedszkolu jest nauczane, jak prawidłowo zachowywać się na drodze, że rower musi być sprawny technicznie, policjanci sprawdzają stan techniczny takiego roweru, naklejają co roku nalepkę na błotnik, że rower jest dopuszczony do ruchu na dany rok. I w ten sposób uczą dzieci od najmłodszych lat, że po pierwsze trzeba znać przepisy, po drugie trzeba je stosować, a po trzecie, co bardzo istotne, że rower ma być też w dobrym stanie technicznym, no bo jak nie będzie miał hamulców, to się nie zatrzyma, a jak nie będzie miał świateł, no to nie będzie oświetlał drogi i nie będzie ten rower widoczny. Z czasem dziecko, które już jest tak wstępnie edukowane, przechodzi kolejne etapy w szkole podstawowej i tak stopniowo uzyskując kartę motorowerową, no najpierw kartę rowerową, kartę motorowerową, przy pierwsze prawo jazdy. Ten system jest spójny i
Proszę zwrócić uwagę, jakie są statystyki, jeśli chodzi o niemieckie drogi. Nie mówię to o ilości wypadków, bo tych jest dużo, bo państwo potężne, właściwie dzisiaj dwa państwa, dużo samochodów, duży ruch, ale mi chodzi o skutki wypadków, śmiertelność, czyli ilość osób zabitych w 100 wypadkach. Przekracza to nieco jedną osobę, podczas gdy u nas jest to aż 9. Natomiast jeśli chodzi u nas, no to rzeczywiście w przedszkolu, przynajmniej widząc po moich wnukach, one były edukowane komunikacyjne przez panie przedszkolanki. Nauczyły się moje wnuki, że jak się ma przejść przez jezdnię, to najpierw trzeba spojrzeć w lewo, później w prawo, jeszcze w lewo, ruszaj żwawo. Uczone były, że nie można na rowerku czy na hulajnodze przejeżdżać przez jezdnię i to było bardzo pozytywne. Gorzej już jest niestety w szkole podstawowej, a w liceum czy w szkołach ponadpodstawowych tej edukacji tak naprawdę w ogóle nie. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to tak jak powiedziałem, trochę na WF-ie, trochę na zajęciach technicznych, trochę na wychowaniu, na godzinie wychowawczej. A czy nie można zrobić jednego przedmiotu? Pamiętam kilkanaście lat temu było takie spotkanie z ówczesnym kuratorem wojewódzkim oświaty. Pan Tomasz Matuszewski również brał w nim udział, bardzo miał ciekawy referat na temat właśnie wychowania komunikacyjnego. Ja wówczas też prezentowałem pewne pomysły. Otóż pewna nauczycielka biologii, bo pomysł nie jest absolutnie mój, wskazała, że w każdym przedmiocie można przemycić pierwiastki związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na przykład biologia. Mówimy o hormonach. Piękna słoneczna pogoda, tak jak teraz. Jedzie młody chłopak, obok niego dziewczyna, miniowa 20 centymetrów, hormony te męskie tam buzują. Nagle przejeżdżają obok wypadku drogowego, gdzie osoby zabite przykryte są folią, policjanci wykonują czynności, może rozlana krew, wraki samochodu. I nagle ten cały czar pryska, pojawiają się jakieś inne hormony, cisza, jadą przez jakiś czas, ale po pewnym czasie znowu zaczyna wracać ta wcześniejsza sielanka. Można pokazać, w jaki sposób oddziałuje wypadek na innych? Oczywiście, że można. Ponieważ moimi dwoma przedmiotami ulubionymi zawsze była matematyka i fizyka, to ja uważam, że w każdym z tych przedmiotów można te pierwiastki przemycić. Każdy z nas, każdy z Państwa rozwiązywał zadanie takie z fizyki, że z dwóch miast w stosunku do siebie odległych o ileś kilometrów jadą samochody, jeden idzie z prędkością taką, drugi taką, odległość jest taka, pytanie, gdzie się spotkają. No to teraz odwróćmy. Załóżmy, że jeden będzie jechał 10 km na godzinę szybciej. To gdzie się spotkają? O ile skróci się ten jego czas dojazdu? Czy naprawdę warto? Fizyka inna? A no na przykład jedzie samochód, ma określoną prędkość, za kierowcą siedzi pasażer, ma określoną masę, nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa i samochód uderza w przeszkodę. No to policzmy, jaką energią kinetyczną obarczony jest pasażer jadący za kierowcą, który nie ma zapiętych pasów i z jaką energią uderza siedzącego przed siebie, przed sobą kierowcę. Potężna to energia, która łamie fotel, może spowodować śmiertelne obrażenia. Można? Można. Można również w szkole średniej przekazać inaczej te wiadomości. Na przykład energia kinetyczna. Można sobie wyobrazić, że nabój pistoletowy z pistoletu polskiego WISP-94, który waży 8 gramów, prędkość wylotową ma 360 metrów na sekundę, wylatując z tej żydówki posiada energię 518 dżuli. A wiecie Państwo, jaką energią dysponuje samochód? Taki przeciętny, kompaktowy, o masie 1200 kg, który jedzie z prędkością 50 km na godzinę? 223 razy większą niż ten nabój pistoletowy. Pociskiem możemy zabić jedną osobę, no przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności zranić dwie, jeszcze jedną. Samochodem, który posiada taką energię, możemy spowodować krzywdę jednej, kilku, kilkunastą, a jak będzie to zderzenie z autobusem, nawet kilkudziesięciu osobom. A jak to będzie już samochód cięższy, taki 1800 kg, jakiś SUV, to ta energia wynosi 173 tysiące dżuli. A jak będzie jechał z prędkością 90 km na godzinę, to będzie to ponad 562 tysiące dżuli. Można pokazać, jakie zagrożenie za sobą to wiąże? Oczywiście, że można. No to wróćmy do historii. Rok 1896. Co się wydarzyło wówczas? No możemy tam wiele mówić historycznych ciekawostek, ale również możemy powiedzieć, że to był rok, w którym zginęła pierwsza osoba zabita w wyniku wypadku komunikacyjnego. Naprawdę, te pierwiastki można wszędzie przemycić. Jeżeli mówimy o matematyce czy o ekonomii, no to wystarczy powiedzieć, że zgodnie z badaniami w roku 2018 przeprowadzonym, koszty wypadków drogowych w Polsce to jest prawie 45 miliardów złotych. Koszty wypadków i kolizji to jest prawie 56,6 miliarda złotych. To daje 2,7% krajowego brutto. A czy wiecie Państwo, ile w tamtym roku, w 2018, wydano na obronność naszego kraju? 2,05% produktu krajowego brutto. O 0,65
0,01% produktu krajowego brutto, koszty wypadków drogowych i kolizji przekroczyły czy przewyższyły wydatki na obronność naszego kraju. Naprawdę, wszędzie można mówić o bezpieczeństwie. Ale wróćmy do tej naszej szkoły podstawowej, bo moim zdaniem to jest najistotniejsze. Powiem coś niekorzystnego. Po co jest religia w szkole? No po to, żeby przygotowywać dzieci do życia takiego zgodnego z zasadami zachowania, zgodnie z zasadami etyki i przygotować to dziecko do życia po życiu. A wychowanie komunikacyjne jest po to, aby to dziecko przygotować, żeby na tym świecie żyło jak najdłużej. I uważam, że przedmiot wychowanie komunikacyjne powinien być odrębnym przedmiotem. Wszystko jedno, czy to będzie klasa czwarta, czy piąta, tutaj to już pozostawiam specjalistom od oceny, w jakim wieku to powinno być. Powinno być zakończone egzaminem na kartę rowerową. Powinno być prowadzone przez naprawdę specjalistów, a nie nauczycieli z łapanki, bo no, nie zawsze mają prawo jazdy. Albo nawet jak mają, to nie zawsze jeżdżą zgodnie z przepisami. Z całym szacunkiem dla nauczycieli, ja jestem synem nauczycieli, moi rodzice byli nauczycielami, więc wiem, jak ten zawód wygląda. Myślę, że ta dzisiejsza debata powinna właśnie ku temu zmierzać, żeby uzmysłowić tym wszystkim, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo w naszym kraju, za wychowanie naszych najmłodszych, żeby im uświadomić, że wychowanie komunikacyjne powinno być tak samo ważnym przedmiotem jak każdy inny, jak matematyka, fizyka, język polski, historia, biologia, bo od tego zależy życie naszych dzieciaków. Bardzo dziękuję za to, że Państwo wysłuchali. Pana Wojtka z nami nie ma, jeżeli nie dołączy, to nie będzie mógł się już kontynuować tych swoich myśli, ale warto było go posłuchać. Natomiast oczywiście zarówno jego tezy, nam się pojawiały już takie propozycje, że broń Boże, nie walczmy o przedmiot jako wychowanie komunikacyjne, tylko zróbmy to jakoś inaczej. Być może jakoś inaczej. Szukajmy dzisiaj najlepszych rozwiązań w oparciu o istniejące podstawy prawne, które za chwilę poproszę, żeby zdiagnozował i opisał pan Rafał Grodzicki, przypominając nam wszystkim. Być może nie tylko o tym będzie mówił. Natomiast zastanawiajmy się również, jak docierać i jak wychowywać i młodszych, i tych nieco starszych. Panie Rafale, bardzo poprosimy o pańskie doświadczenia, o podzielenie się tym, co z punktu widzenia takiej instytucji jak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, niezwykle zasłużonej w przypadku zarówno Warszawy, jak i wszystkich pozostałych wodów, które w Polsce mają ogromną rolę i w kształceniu nauczycieli, i w pomocy dzieciom, i w wielu, wielu innych czynnościach i działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Witam Państwa serdecznie. Tematem debaty jest wychowanie komunikacyjne, czyli co? No i tu mam kłopot, bo no nie wiem co. Rozmawialiśmy, pan Wojciech opowiedział o, powiedzmy, marzeniach. To końcowy etap, jaki był, żebyśmy mieli przedmiot, który jest wychowaniem komunikacyjnym. Ja powiem, jak wygląda w tej chwili sytuacja prawna i rzeczywistość. Chciałbym rozdzielić wychowanie komunikacyjne od zdobywania uprawnień, czyli od zdobywania karty rowerowej czy prawa jazdy kategorii AM dla tych niepełnoletnich obywateli naszego kraju. Wychowanie komunikacyjne tak naprawdę to nie powinien być przedmiot, a cały zbiór różnych elementów, którym wychowamy w społeczeństwie naszych następców, bo zajmujemy się małymi dziećmi, trochę starszymi, ale cały zbiór tych elementów, w którym będziemy mieli to społeczeństwo bezpieczne, czyli nie będzie zdarzeń w ruchu drogowym, albo będzie to minimalna ilość. Nie wystarczy zwrócić się tylko do dzieci z przedszkoli, pierwszego, drugiego etapu nauczania, ale te powinniśmy edukować wszystkie grupy społeczne. Na wszystkich poziomach edukacji, to jest pierwsza sprawa, czyli liceum również, studia, które powinny przygotować nauczyciela do wykonywania tego przedmiotu i później, jak już osoba dorosła jest, posiada prawo jazdy czy nie posiada, również powinna być edukowana. Oczywiście nie w ławce, nie w szkole, nie w jakiejś instytucji. Od tego są kampanie społeczne, prawo nasze się zmienia. Często nasi obywatele nie nadążają za tym i tu brakuje mi szerokich kampanii społecznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
czy to instytucji państwowych, czy prywatnych, czy no, różnych. Czym więcej, tym lepiej. Ale powiem o rzeczywistości, jaka jest. Trafia młody obywatel do przedszkola i tam już pierwsze elementy na pewno ma, bo bawią się w znaki drogowe, samochodzikami, są programy edukacyjne, które zapewniają taką naukę przez zabawę. Oczywiście dziecko niewiele tego zapamiętuje. Podstawowym edukatorem w tym okresie jest rodzic. Rodzic i jeszcze raz rodzic. Zrzuciliśmy to na szkołę, ale pamiętajmy, jak ważną rolę odgrywa rodzic. Idzie dziecko do szkoły podstawowej, pierwszy etap nauczania i mamy podstawę programową w klasach nauczanie zintegrowane, klasy 1-3. Tam występują w tej podstawie programowej elementy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zacytuję, co powinien znać uczeń kończąc trzecią klasę szkoły podstawowej, więc powinien znać podstawowe znaki drogowe, które to są podstawowe, nie wiem, ile ich jest, też nie wiem, no ale to jest kwestia pedagoga, który będzie tłumaczył te znaki. I co najważniejsze, jest zapis, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No dla mnie to jest już kandydat na kierowcę, jeżeli stosuje i on takie umiejętności powinien mieć i taką wiedzę, wychodząc z klasy trzeciej. Ta podstawa programowa, do której ja mam duże uwagi, jest bardzo ogólna, ale od tego jest podstawa programowa, żeby była ogólna. Potem są programy nauczania i podręczniki, które tak jakby regulują w szczegółach to, co ma do przekazania nauczyciel. Kończy dziecko klasę trzecią szkoły podstawowej, idzie do klasy czwartej i tam ma przedmiot technika. I proszę sobie wyobrazić, mamy w technice dział wychowanie komunikacyjne. Jest to osobny, może nie przedmiot, ale w trzyletnim cyklu nauki przedmiotu technika jeden rok jest przeznaczony na wychowanie komunikacyjne. Powinno to się zakończyć egzaminem na kartę rowerową. Powinno, bo chcę rozdzielić na razie zdobywanie uprawnień od nauczania bezpiecznych zachowań. Czy to się kończy, czy nie, za chwilę też możemy później porozmawiać na ten temat. Podstawa programowa do przedmiotu technika zawiera 6 stron A4, pisane czcionką 11. I to jest program, podstawa programowa na 3 lata. Rok z tego, proszę zwrócić uwagę, zawiera nauczyciel uczy wychowania komunikacyjnego i tu podstawa programowa zawiera się w 3 zdaniach. Tylko i wyłącznie w 3 zdaniach. Reszta techniki u podstawy programowej rozbudowana jest bardzo, bardzo szeroko. I brakuje mi tu sprecyzowanych celów, jakie ma osiągnąć nauczyciel i jakie ma, czego ma się nauczyć uczeń. Kończy uczeń przedmiot technika, czyli tą edukację wychowania komunikacyjnego w klasie czwartej lub piątej, to zależy od nauczyciela. W zależności od rocznika, w którym poszedł do szkoły, musi mieć ukończone 10 lat, żeby podejść do egzaminu na kartę rowerową i dalej nie ma nic. To, co pan Wojciech powiedział, nie ma edukacji na kolejnych etapach nauczania. Nie ma w klasie 6., 7., 8. liceum czy szkoła zawodowa, nie ma potem kompletnie nic, ani w treściach, ani nic. Aczkolwiek zapis ustawowy w ustawie o kierujących pojazdami jest taki, że w podstawie programowej tych szkół średnich powinny się zawrzeć takie, a nie inne treści z zakresu wychowania komunikacyjnego. Nasze społeczeństwo jest słabo wyedukowane z zakresu właśnie tego wychowania komunikacyjnego, powiem tak szeroko, przestrzegania przepisów, świadomości, wiedzy. Mamy podobno jeden z najbardziej trudnych egzaminów w Europie na prawo jazdy. Ale to też wynika z tego, że ci młodzi ludzie nie są dobrze przygotowani do wejścia do życia jako uczestnik ruchu drogowego, zwłaszcza jako kierujący pojazd. Tej edukacji mi brakuje i te podstawy programowe są zbyt mało szczegółowe, jeżeli
odnośnie tego przedmiotu, którym jest wychowanie komunikacyjne. A teraz dwa słowa o uprawnieniach. Tak, w podstawie programowej jest enigmatyczny zapis, który mówi, że szkoła powinna zapewnić możliwość, uzyskania karty rowerowej. Pytanie brzmi, czy musi, czy nie musi? Można to zdanie rozłożyć na części pierwsze. Jedni będą twierdzić, że musi, drudzy, że nie musi. W rzeczywistości wygląda tak, że na razie dwa roczniki ze względu na pandemię mamy, że tak powiem, poza kontrolą i nie posiadają i nie będą prawdopodobnie posiadać karty rowerowej. My jako WORD dostajemy setki telefonów od rodziców, którzy chcą się dowiedzieć, jak zrobić, wyrobić dziecku kartę rowerową. Oczywiście kartę rowerową dziecku wyda uczniowi szkoły podstawowej, wyda tylko i wyłącznie dyrektor szkoły i to w jego kompetencji jest. Egzaminowanie jest czymś innym, a wydawaniem karty rowerowej jest czymś innym. Zmieniły się przepisy, mamy hulajnogi, mamy UTO i tu też ta wiedza pewnie nie dotarła do wszystkich naszych obywateli, bo też tej kampanii troszeczkę mi zabrakło, że na tych urządzeniach też jeżdżący muszą mieć uprawnienia. Jeżeli nie mają pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, powinni mieć kartę rowerową. I teraz pytanie brzmi, czy właściwie jest realizowana podstawa programowa i ten zapis, że w którym szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania. Nie mam wiedzy, bo to nie moje zadanie, jak jest realizowana podstawa programowa. Ja wiem, że są braki w egzaminowaniu na kartę rowerową. Kto może egzaminować na tą kartę rowerową? Na tą kartę rowerową mogą 4 osoby egzaminować. Jest to nauczyciel, który przeszedł szkolenie specjalistyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. To jest jedna osoba, powiedzmy, w cudzysłowie. Drugą osobą to jest policjant lub były policjant, czyli na emeryturze, który ma przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czwartą osobą to jest egzaminator, trzecią osobą egzaminator, czwartą instruktor. Tutaj ustawa nie mówi, czy to jest instruktor pływania, fitnessu czy narciarski. Oczywiście domyślamy się, że to jest instruktor nauki jazdy, no bo to jest zawarte w ustawie o kierujących pojazdami, więc tutaj mamy, domyślamy się, że to o tego instruktora właśnie chodzi. Co ciekawe, egzamin może przeprowadzić instruktor, który nie musi mieć wykształcenia nawet podstawowego, bo była specustawa, która zniosła, że tak powiem, wymagania dotyczące instruktorów i żeby zostać instruktorem, trzeba skończyć kurs kwalifikacyjny, zdać egzamin, mieć prawo jazdy 2 lata, prawo jazdy nie trzeba jeździć i po tym zdanym egzaminie można wykładać na prawo na kursach dla kandydatów na kierowców i można egzaminować na kartę rowerową. Ale to pomijam, to margines, bo tych instruktorów jest naprawdę niewielu, którzy egzaminują na kartę rowerową. Wrócę do nauczycieli, którzy nauczają wychowania komunikacyjnego, czyli tej techniki i do tych, którzy mogą egzaminować na kartę rowerową. Otóż nie musi być to ten sam nauczyciel, może to być wyznaczony nauczyciel WF-u, informatyki, czegokolwiek innego, natomiast musi przejść przeszkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Proszę wejść na strony Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całej Polsce i zobaczyć, czy są umieszczone tam programy szkolenia dla tych nauczycieli. Otóż nie ma aktu prawnego, który by normował, jaki program szkolenia powinien przejść ten nauczyciel. Są w niektórych tych WORD-ach programy skrócone, co on powinien dowiedzieć się, jaki cel jest tego szkolenia, natomiast te programy ułożyli sobie sami pracownicy WORD-ów, czyli ci szkolący. W niektórych WORD-ach są to 2 dni, niektórym to jest 6 godzin, w niektórych 8 godzin szkolenia, niektórzy kładą nacisk na egzaminowanie, niektórzy kładą nacisk na inne elementy, ale nie ma ujednoliconego systemu. Ten nauczyciel, który przychodzi na to szkolenie, też jego wiedza z zakresu ruchu drogowego
jest różna. Tak jak pan Wojciech Pasieczny powiedział, jeden może mieć prawo jazdy, drugi może nie mieć prawo jazdy. Na studiach nie był uczony tych przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, powiem tak szeroko, bo to nie kuleje od dziś ta edukacja, tylko od wielu, wielu lat u nas w naszym kraju wymaga to zmiany lub poprawy. W mojej ocenie oczywiście, tak? Więc tutaj te szkolenie nauczycieli nie jest ujednolicone i jest to taka, no nie powiem samowolka Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, ale to jest według ich gestii przeprowadzenie tego szkolenia i wydanie zaświadczenia, które uprawnia do egzaminowania. Jest to troszeczkę zrzucenie winy, nie winy, tylko zrzucenie odpowiedzialności na tych nauczycieli za bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Karta rowerowa jest wyjątkiem w naszym kraju. W większości krajów europejskich nie ma takiego wynalazku. Tam rodzic decyduje, czy dziecko może samo na piechotę pójść do szkoły, jeżeli skończyło odpowiedni wiek. I to samo jest, czy może pojechać na rowerze do szkoły, jeżeli rodzic uzna, że ma takie kompetencje ten uczeń. U nas przeprowadzi egzamin jedna z tych czterech osób, o których powiedziałem. Kartę rowerową wyda dyrektor szkoły i tu rodzic może sobie pomyśleć, że odpowiedzialność ktoś wziął za niego inny, że to dziecko umie, potrafi, zna i będzie bezpieczne. I cały czas dalej powtarzam jeszcze raz, że bardzo ważną rolę edukatora w tym zakresie pełnią rodzice. A gdzie dziecko spotyka się z pierwszą agresją w takich normalnych warunkach? Otóż się spotyka, w mojej ocenie, w samochodzie. Jeżeli w domu to rodzina się nie bije i nie układa i nie wyzywa się, to siedząc w foteliku w samochodzie, jak ma 2 lata, 3 lata, 4, 5, słyszy, jak jedziesz ty taki, tu zatrąpi i to jest pierwsza agresja, z którą się dziecko spotyka. I później rośnie taki w dalszej części obywatel i to, co pan Wojciech powiedział, czym skorupka za młodu? Na pewno jest wiele rzeczy do zrobienia. Jest wiele instytucji, które może powinny za to odpowiadać. Jest ta odpowiedzialność rozmyta. Jest wiele instytucji, które chcą coś zrobić. Między innymi WORDY, między innymi takie fundacje, jak pani Bożeny, tak, takie spotkania, które dzisiaj organizujemy. Jest wiele, wiele do zrobienia, no ale my nie jesteśmy decydentami. My musimy do tych decydentów dotrzeć i uświadomić im, że jest taka potrzeba, bo zdarzeń na naszych drogach jest za dużo, bo giną ludzie, giną też i dzieci. Bardzo dziękuję. To szereg naprawdę i cennych wniosków, i cennych uwag. Na takie wnioski krótkie, puentujące naszą debatę, będzie jeszcze czas na samo zakończenie, bo poproszę wszystkich Państwa o coś najważniejszego, to żebyśmy spróbowali z tego wyłowić jakieś elementy, które mogą kroczek pozwolić zrobić do przodu. Chciałam powiedzieć, że ciągle nie ma jeszcze z nami pana doktora Artura Góreckiego, ale za to dotarł, co Państwo widzą, pan Tomasz Matuszewski i już na żywo, tak o ile wystąpienie pana Wojtka Pasiecznego było nagrane, o tyle ciąg dalszy tej diagnozy i tego wstępu jakby do omawiania czy rozwiązywania problemów związanych z wychowaniem komunikacyjnym, właśnie ta rola przypada panu Tomaszowi, niewątpliwie zasłużenie. Także oddaję głos panu Tomaszowi z jednej kamery, ale myślę, że się pogodzimy, żebyście państwo go dobrze widzieli. Bardzo dziękuję. Dzień dobry wszystkim uczestnikom i tym, którzy w jakiejś innej formie mogą posłuchać. Ja postaram się może nie powtarzać tego, co było tu już powiedziane. Przepraszam, bo rzeczywiście dopiero dotarłem, jeśli coś będzie przedmiotem powtórzenia. Natomiast no, parę takich moich myśli z życia wziętych gdzieś od rozumu, od serca przekażę. Ja doświadczenia z wychowaniem komunikacyjnym mam oparte na tym, że byłem nauczycielem, że odpowiadałem w szkole jako zastępca dyrektora za program wychowawczy, za stworzenie systemu wychowawczego.
To były lata 90., jeszcze przed 95., czyli przed taką umowną cenzurą, że po transformacji ustrojowej wróciło to wychowanie. To pani doktor Aneta Bóg na pewno nam powie, że to nie jest tak, że to dopiero lata 90. przyniosły wychowanie komunikacyjne w szkołach. Więc mam doświadczenie jako ktoś, kto był opiekunem grup uczniów startujących w turniejach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w turniejach motoryzacyjnych. Obserwować to mogłem przez wiele lat i też parę z nich, z tych doświadczeń gdzieś wykuły we mnie, jak to bym powiedział, znowu za panią doktor Wnuk, wdrukowały we mnie. To tak, żeby powiedzieć, że przeczytałem. Taki sznyt. A to już zostawiam pani doktor, nie chcę zabierać głosu. Trzeci element to właśnie element WORD-ów, które powstały w 98 roku i rzeczywiście dość aktywnie zostały włączone w system. Taką miarą dopełnieniową był rok 2011, czyli moment uchwalenia ustawy o kierujących, realnego wdrożenia 2013 i tam przepisów, o których tutaj pan Rafał Grodzicki tak pięknie opowiedział. I teraz na bazie tych przesłanek, o których tutaj pozwoliłem sobie w tej części osobistej powiedzieć, ja pierwszą kwestię, którą bym chciał tutaj zasygnalizować, to jest kwestia taka, że my jakoś w kraju naszym uwierzyliśmy, że uprawnienie zrodzi postawę, natomiast porządek powinien być inny. Postawa powinna zrodzić uprawnienie. I chciałbym, żeby to tak było może w sensie wybrzmieniowym, prawda? Ta relacja pomiędzy tymi dwoma elementami. Ja się z nią spotykałem wszędzie. Nie? No może najbardziej to spotykam się jako egzaminator, prawda? No tak, ja będę miał prawo jazdy i ja się wtedy nauczę jeździć. To myślę wielu polskich egzaminatorów często słyszy. Oczywiście uzyskanie uprawnienia, można z pewnym przymrużeniem oka powiedzieć, jest o wiele prostsze niż ukształtowanie właściwej postawy i może dlatego rzucamy się w uprawnieniowość, bo też nie chciałbym zawężać dzisiejszego tematu, no bo wtedy mamy coś odczekowane, potwierdzone, występujące w statystykach, czymś, czym się możemy pochwalić, etc. Tak? Także tutaj tą kwestię chciałbym w tej dzisiejszej naszej debacie przynajmniej pokazać jako dla mnie ważną, wynikającą z tego niestety ocenie pomieszania porządku. Tak? Druga kwestia to tak trochę może autorefleksja, bo gdzieś tam tworzyliśmy nazwę tej debaty. Ja się za późno też zorientowałem, że może byłoby lepiej zamiast albo obok pytania wychowanie komunikacyjne i co, zadać pytanie wychowanie komunikacyjne gdzie? Tak, dlatego, że i to też usłyszałem z wypowiedzi Rafała, za co bardzo dziękuję, jakoś tak zwalamy winę na szkołę, oczekując od niej załatwienia spraw, których szkoła sama nie jest w stanie zrealizować, prawda? Szkoła, przynajmniej tak mnie uczono, pełni rolę wspomagającą, prawda? I tutaj tym elementem głównym dla dziecka, nawet tego dziecka kilkunastoletniego albo nawet już dziecka, który jako osiemnastolatek zdobywa prawo jazdy kategorii B i wchodzi w ten najbardziej groźny okres tak zwanego młodego kierowcy,
to nadal jego bezpośrednie otoczenie, zaczynając od rodziny, a grona znajomych albo też czasami przypadkowych towarzyszy spotkania, jest ogromna. Także ja bym tutaj nie tyle, że chciał szkołę bronić, ale też chciał pokazać jej miejsce, tak? Ona nie będzie nigdy, choćby była wprost idealną, zastępować wszystkiego, nie? I to nie chodzi tylko o wychowanie komunikacyjne, tu moglibyśmy mówić o wychowaniu ekologicznym, to moglibyśmy mówić o wychowaniu do świadomego rodzicielstwa i tak dalej. Sama szkoła tematu nie załatwi, choćbyśmy w jej organizacji, w jej nauczycielach, no mieli samych mistrzów, prawda? Zakładając jednak, pozwolę sobie w trzecim punkcie takie metodologiczne założenie poczynić, że rzeczywiście szkoła realizuje swoje zadania na stopniu no, zbliżonym do ideału, budując już na tym, co zrobiono w przedszkolach i niestety, i użyję tu znowu twardego sformułowania, jakim jest demoralizacja komunikacyjna, która płynie ze strony społeczeństwa. Śmieją się, ja się cieszę, że się z tego śmieją, na różnych forach społecznościowych, że na przykład jest zdjęcie samochodu osobowego z symbolem tablicy L, lekcja, i komentarz, tylko taki samochód ustąpi ci pierwszeństwa na przejściu, prawda? Czyli można by powiedzieć, że ten etap przekazania informacji, a nawet ukształtowania właściwej postawy następuje, tylko potem następuje konfrontacja z rzeczywistością. Tak? I ta rzeczywistość, zaczynając od rodziców, którzy nie zapinają pasów, prawda, dziecku, który siedzi na tylnym siedzeniu, prawda, ciągną za rękę latorośl przez czerwone światło na przejściu dla pieszych. To, co też już tu padło, krzyczą na innych uczestników ruchu w bardzo niewybredny sposób. I tu może nie chodzi o te sformułowania negatywne, tylko takie, przepraszam, frajerstwo. Tak? No, u nas się zaczyna kształtować taki pogląd, że ktoś, kto zachowuje się na drodze prawidłowo, niezależnie od kategorii uczestnictwa w ruchu drogowym, to jest taki trochę frajer, taki trochę nawet może zawali droga, taki może taki ktoś, kto się czegoś boi, wycofany uczestnik ruchu drogowego. Więc ta rola, jeżeli dzisiaj dyskutujemy o szeroko rozumianym wychowaniu komunikacyjnym, a nie tylko o wychowaniu komunikacyjnym w szkole, to ta rola, nazwijmy w cudzysłowie, socjologiczna, jako psująca czasami dobrą podbudowę, wydaje mi się wcale nie bez znaczenia no, w kontekście stanu, w jakim my jako kraj od wielu lat jesteśmy względem no, większości krajów europejskich, chodzi o poziom zagrożenia drogowego. Dlaczego się nie udaje? Dlaczego się nie udaje, prawda? Żeby też tutaj nie przegadać. Wydaje mi się, że problemem jest w tym momencie czas, zaczynając od czasu rodzica. Posłużę się znowu moim osobistym przeżyciem, kiedy mój najstarszy syn jeszcze w starych ramach uzyskuje kartę motorowerową w szkole. I ile czasu ja jako rodzic musiałem poświęcić na to, żeby rzeczywiście dać mu ten skuter, żeby mógł bezpiecznie do szkoły dojechać. Ten czas rodzica, czy naturalnego, czy rodzica zastępczego, czy wychowawcy w jakiejś formule pieczy zastępczej, no jest... No to trzeba po prostu znaleźć. Tak? Czas szkoły też rozumiem. Pracowałem
w szkole dość długo, żeby wiedzieć, że oczekiwania rodziców od szkoły, no przepraszam bardzo, nie pozycjonują na pierwszej pozycji wychowania komunikacyjnego, prawda? I ja to rozumiem. Ja to rozumiem, tak? To jest trzeba danej rzeczywistości nadać właściwą hierarchię i porządek rzeczy. I na pewno jest tak, że są środowiska szkolne przywiązujące większą wagę i znajdującą czas w ramach już nie tylko tych przedmiotów, których podstawa programowa wymaga, żeby coś było realizowane, ale także innych. Wspomniałem o tych turniejach, w których uczestniczyłem. No problemem tych turniejów w latach 90., nie wiem jak jest dzisiaj, no było to, że praktycznie te same szkoły, ci sami opiekunowie brali w nich udział. Tak? I trudno było, tu widzę, że pan wizytator z kuratorium potwierdza, trudno było zaangażować innych, tak? No, czyli inni tego czasu nie chcieli przeznaczać. Warto też tu wspomnieć pewne docenienie na etapie edukacji, widząc tu pana ministra. Ja na pewno zostałem tym, kim w moim mniemaniu jestem, bo mnie jako nauczyciela wychowania komunikacyjnego doceniano, tak? I to nie będzie teraz się chwalenie, tylko ja naprawdę czułem dumę, gdy dostawałem nagrodę dyrektora, gdy dostawałem nagrodę kuratora i tak dalej, tak? Czyli ktoś tą pracę umiał dostrzec i ją podnieść na odpowiedni poziom. No, dziwnie się będzie czuł nawet ktoś, kto pracuje i nigdy nikt go za dobrą robotę nie pochwali, prawda? Więc tutaj problem tego czasu chciałbym też wyartykułować. Tak? Ten czas jest również, i tu mam sugestie różnym instytucjom, których celem jest szeroko rozumiane apelowanie do sumienia, nadawanie pewnym postawom motywacji, nie tylko ziemskiej, ale także i tej motywacji, nazwijmy ją nadprzyrodzoną. Prawda, że tego tematu też mi gdzieś tutaj na pewien sposób trochę jest za mało i tutaj też być może warto się o to będzie kiedyś tam oprzeć. Ostatni z punktów, które gdzieś tutaj już moja coraz bardziej siwa głowa na dziś dostarcza, to jest też taki moment braku przekonania o potrzebie tej edukacji. To takie założenie trochę z świętego Augustyna, że będzie iluminacja, nie? Wstanę rano i dostaję wiedzę wlaną, a za wiedzą wlaną motywację do działań, żeby być bezpiecznym, przewidywalnym, kulturalnym uczestnikiem ruchu drogowego, niezależnie czy siedzę jako pasażer, czy jadę jako kierujący rowerem, czy prowadzę urządzenie wspomagające ruch, czy też jadę jakimkolwiek pojazdem, zaczynając od motorowerów, a kończąc na autobusie, prawda? Nie wiem, jak to należałoby zmieniać. No być może tego typu spotkania, tego typu debaty właśnie są po to, żeby gdzieś się podzielić i jak to uruchomić, to potrzeby, tak? Potrzeby, bo ja mam takie wrażenie, że wszyscy myślą, że to samo przyjdzie, a to w moim przekonaniu samo nie przyjdzie, tak? Nad tym trzeba podjąć pracę, podjąć trud i dopiero wtedy też z założeniem, że wyniki działań edukacyjnych szeroko rozumianych nie przychodzą od razu. Trzeba też tej cierpliwości pedagogicznej, żeby być może w następnym pokoleniu, ale to nie jest wynik pesymizmu, tylko raczej jakiejś tam wiedzy, no oczekiwać rezultatów. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Teraz, jak Państwo widzą, gwałtownie zabrałam kamerę i dostęp panu Tomaszowi. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, witam i bardzo dziękuję, że jest pan z nami, pana doktora Artura Góreckiego, który jest pełnomocnikiem ministra edukacji narodowej, już to zapowiadałam, i nauki.
do spraw podstaw programowych i podręczników oraz zastępcą dyrektora Departamentu Odpowiedniego w MEIN-ie. I za chwileczkę poproszę pana doktora o wystąpienie. Żałujemy, że nie było pana od początku, ale to naprawdę nie jest aż taka strata. Po pierwsze, będzie do odsłuchania, gdyby zechciał pan kiedyś do tego wrócić, a my chyba bardziej jesteśmy ciekawi tego, co możemy usłyszeć, jakie są nadzieje. Powiem tylko, że oczekiwania, o których dotychczas mówiliśmy, to nie tylko oczekiwania grupki fanatyków czy grupy osób jakichś specjalnie nastawionych na bezpieczeństwo czy robiących na tym jakąś specjalną karierę, bo tutaj nikt z zebranych ani z osób, które walczą od lat o to, żeby jednak te tematy się pojawiały i w edukacji szkolnej, i w pozaszkolnej, nie zrobił z tego powodu jakichś specjalnych, ani stanowisk nie zdobył, ani pieniędzy, ani niczego takiego. Wydaje się, że jednym z elementów, o którym chciałabym tylko wspomnieć, żeby nam nie umknął, to sprawa, którą panowie już podjęli, czyli to, co należy nie demoralizować dzieci. To punkt wyjścia bardzo istotny, być może tytuł jakiejś następnej kampanii ogólnopolskiej, bo stop wariatom drogowym już mieliśmy, ale stop demoralizacji dzieci w samochodzie, czy w pojeździe, czy gdziekolwiek indziej, być może do rodziców przemówi. Bardzo już kończąc te uwagi, serdecznie poproszę pana doktora Artura Góreckiego o zabranie głosu. Wszystko, co usłyszymy, mam nadzieję, że będzie nadzieją nas napawało. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Krótkie wytłumaczenie. Równolegle trwa spotkanie zespołu roboczego do spraw pragmatyki zawodowej nauczycielskiej z samorządami, przedstawicielami związków zawodowych, w którym reprezentuję ministerstwo i musiałem wyjść z tego spotkania, żeby móc tutaj do państwa dołączyć. Czuję się zaszczycony. Dziękuję za to zaproszenie. Niestety słyszałem tylko część wypowiedzi mojego przedmówcy, ale to, co usłyszałem, to miód na moje serce. To znaczy tak mądrego wystąpienia człowieka, który zajmowałby się tematyką edukacji komunikacyjnej, ja w życiu nie słyszałem. Nie powiem, że ostatnimi czasy nie słyszałem, ale nie słyszałem w ogóle do tej pory. Mając za sobą doświadczenie ponad 20-letnie nauczyciela i kilkunastoletnie doświadczenie dyrektora szkoły, czyli też jakby nie wziąłem się nie wiadomo skąd. To, co było mówione, przede wszystkim oparte było bardzo mocno na zdrowej antropologii, czyli wizji tego, kim jest człowiek i właściwego rozumienia edukacji. I tak naprawdę część tych rzeczy, które ja usłyszałem, żałuję, że nie wszystko, na pewno odsłucham to, co straciłem. To są rzeczy, które ja chciałem powiedzieć, dlatego o tyle zostałem wyręczony. Pozwólcie państwo, że moją wypowiedź podzielę na dwie części. Pierwsza część to taka bardziej ogólna, ale myślę, że niezwykle istotna, żeby wskazać pewne fundamenty, o których mówimy, a później powiem już o konkretach, które być może są państwu znane, więc je przypomnę, jak wyglądają obecne zapisy podstaw programowych od edukacji przedszkolnej poczynając po edukację w szkołach ponadpodstawowych. Bo jeżeli spojrzymy tylko na literalne zapisy, to okaże się, że wcale tego nie jest tak mało. Ale najpierw ta część ogólna. Święty Augustyn i jego wizja tego wewnętrznego nauczyciela i iluminacji pewnie troszeczkę został tutaj dotknięty i myślę, że to nie do końca tak bez wysiłku pewne rzeczy tam się według jego wizji rozwoju człowieka dokonują, ale rozumiem intencje. I teraz tak, właściwy porządek i hierarchia rzeczy. To jest sprawa fundamentalna. Rzeczywiście nie możemy patrzeć na edukację szeroko rozumianą, nie tylko tę edukację realizowaną w systemie edukacyjnym w szkole, na zasadzie takiego subiektywnego czy ogródka najbliższego nam z jakiegoś tam powodu. Tak? Bo często zdarzają się ludzie z bardzo dobrymi pomysłami, którzy przychodzą i mówią, to trzeba zrealizować, to trzeba wprowadzić do szkół. I pomysł sam w sobie jest dobry i on gdzieś powinien być realizowany w jakiejś przestrzeni edukacyjnej. Natomiast musimy brać pod uwagę
dziecko, jego możliwości rozwojowe, liczbę godzin, którą ma doba, możliwości nauczycielskie i też patrzeć na pewne proporcje dotyczące tego, jaka powinna być relacja między tym, co nazywamy wychowaniem, a tym, co nazywamy kształceniem. Oczywiście nie ma kształcenia bez wychowania, ja nie przeciwstawiam sobie tych dwóch rzeczy. To są jakby, to są dwie strony tej samej monety, tak ja patrzę na wychowanie i kształcenie, ale mówię tutaj o pewnych myślowo rozróżnialnych aspektach procesu, który nazywamy procesem edukacji. I najpierw trzeba tego młodego człowieka usprawnić w obszarze charakteru, woli, czyli to, co kiedyś nazywano cnotami. Tak? Dzisiaj termin bardzo niemodny, ale po prostu chodzi o to, żeby dziecko potrafiło rozpoznawać dobro, obiektywne dobro, które przed nim się jawi i potrafić do tego dobra dążyć. Już dzisiaj wiemy, że intelektualizm moralny się nie sprawdza. To znaczy to, że powiem mojej córce, jednej z trzech córek, masz robić tak i tak, to nie znaczy, że ona to zrobi. Dziecko trzeba zaprawić do czynu, czyli usprawnić w określonym działaniu. Punktualność, sumienność, to są te rzeczy, w które trzeba dziecko wdrożyć. Ono samo z siebie tego nie będzie miało i nie mamy tutaj co oczekiwać jakiegoś cudu. Z drugiej strony to nie jest też tak, że dziecko jest jakąś plastyczną masą, z której możemy ulepić do to, co chcemy. Nie, ono ma pewne potencjalności wpisane w swoją naturę i te potencjalności zgodnie właśnie z ich istotą trzeba wspierać i rozwijać. I teraz, jeżeli patrzymy na wątek edukacji komunikacyjnej, bo już nie chcę tu brnąć w te dywagacje, takie metadywagacje zbyt daleko, to właśnie ustawienie właściwej proporcji tego, co nazywamy edukacją komunikacyjną, niezwykle ważne zagadnienie, wobec zadań szkoły, zadań rodziny i innych środowisk wychowawczych, w których się dziecko obraca. Jeżeli chcielibyśmy, czy przyjęlibyśmy takie, moim zdaniem, błędne założenie, że szkoła powinna być odpowiedzialna od A do Z za realizację programu, który napiszemy, nazwiemy edukacją komunikacyjną, rozpiszemy na poszczególne lata, przypiszemy pięknie zadania tej szkole, to jest to możliwe nie tylko teoretycznie, ale pewnie i praktycznie. Tak? Można, jeżeli ktoś miałby taką moc sprawczą, decyzyjną, to może to do systemu przepchnąć. Tylko, że niczego to nie zmieni w rzeczywistości, o którą nam chodzi, czyli kwestii bezpieczeństwa na ulicy, nie zmniejszy liczby wypadków. Chodzi o szeroko rozumianą kulturę tego, co jest związane, o czym mówił mój przedmówca, tak? Jak dziecko obserwuje swoich rodziców, innych uczestników ruchu drogowego i od wczesnej młodości już nasiąka pewnymi postawami. Pewne wzorce są mu przedstawiane. To, co mu damy w postaci konkretnej wiedzy, czy też w jakimś zakresie praktyk już podejmowanych w szkole, może to dopełniać, może porządkować pewne rzeczy, ale nie zastąpi roli domu i innych środowisk wychowawczych. Tak jak w ogóle szkoła nie może, nie tylko nie powinna, ale nie może, bo jest to zbrodnią, zastępować rodziny w wychowaniu. Szkoła jest instytucją pomocniczą, czyli rodzina, to na rodzinie ciąży ciężar wychowania dziecka, a szkoła ma rodzinę w tym wesprzeć i nigdy wbrew rodzinie, tylko zgodnie z tym, czego ta rodzina oczekuje. Pewnie w większym zakresie, w tym aspekcie kształceniowym, w mniejszym zakresie w obszarze wychowawczym, ale cały czas nie tracąc go z pola widzenia. I teraz, żeby przejść do opisania tego, co mamy w obecnych podstawach programowych, o zapisach szczegółowych dotyczących tych sformułowań, które tam są. Oczywiście możemy i można dyskutować, powinno się dyskutować, ale spójrzcie Państwo na to jak na pewną całość, bo najczęściej słyszy się, iż gdzieś tam w szkole podstawowej ze względu na wiek, te 10 lat, prawda, które wynika z momentu, w którym dziecko może uzyskać kartę
numerową. Szkoła organizuje, powinna organizować przygotowanie do zdobycia karty rowerowej, czy to sama, czy też wchodząc we współpracę z odpowiednimi instytucjami, bo dyrektor może podpisać takie porozumienie. Wojewódzki ośrodek na przykład tutaj będzie taką pomocą służył. Ale to nie jest jedyny moment, w którym w podstawach programowych mamy odniesienie do edukacji komunikacyjnej, bo jeśli zerkniemy do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, to tam już jest mowa o kształtowaniu pewnych zachowań, bezpiecznego poruszania się w trakcie wyjść poza teren przedszkola, ale w ogóle takiego elementarnego też rozpoznania lewej, prawej strony. My to jakby nie wprost, być może nie zawsze identyfikujemy z edukacją komunikacyjną, ale od tego trzeba zacząć, od pewnych spraw, od pewnych rudymentów, żeby później można było to rozwijać. Później edukacja wczesnoszkolna, czyli te lata 1-3, cytuję fragment podstawy. Uczeń czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne, z których korzysta. Za pomocą komputera, wpisując poprawne adresy, wyznacza na przykład trasę przejazdu rowerem. To są edukacja przyrodnicza w klasach 1-3. Wychowanie fizyczne, też przypisany ten blok zagadnień dla dzieci najmłodszych. Respektuje przepisy, reguły gry, zabaw i gier ruchowych. Przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy czy innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. Jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, na przykład hulajnodze, rolkach, rowerze i tak dalej. To są zapisy podstaw programowych. I później mamy klasy 4-6, gdzie realizowany jest przedmiot technika i dzisiaj w ramach techniki wyodrębniony moduł wychowanie komunikacyjne. Uczeń bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, rowerzysta, interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty, konserwuje, reguluje rower i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tym kontekście właśnie warto przypomnieć, że szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat i ta wariantowość organizacji tych zajęć, o których wspomniałem, przy założeniu, że oczywiście nauczyciel prowadzący te zajęcia ma odpowiednie kwalifikacje, a w tej chwili nauczyciele techniki już na mocy rozporządzenia tutaj ministerialnego mówiącego o kwalifikacjach nauczycieli, tak owe posiadają. I później mamy szkołę już ponadpodstawową, wiedza o społeczeństwie, cały blok dotyczący bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, również nawiązanie wprost do obowiązków pieszego, kierowcy. Nie będę całego tutaj passusu rozwijał. I edukacja dla bezpieczeństwa, gdzie również te wątki się pojawiają. Jeżeli Państwo byście zechcieli tak sobie tylko mentalnie, niekoniecznie fizycznie na papierze, te treści jakoś uporządkować, spisać, to wcale tego nie jest mało. Pytanie o realizację, ale to jest pytanie, które dotyczy każdego przedmiotu, każdego zagadnienia obecnego w szkole. Mamy różnie wyglądające lekcje historii, mamy bardzo różnie wyglądające lekcje matematyki, mamy bardzo różnie wyglądające lekcje z każdego innego przedmiotu. Zależy to od dyrektora szkoły, zależy to od konkretnego nauczyciela, od tworzenia pewnego przemyślanego środowiska kształceniowego i wychowawczego. I to, co tutaj też powiedział mój przedmówca, że jego doświadczenia różnych konkursów i tak dalej są takie, że ciągle ci sami uczestnicy. Ale znowu, można byłoby tutaj szukać analogii z innymi przedmiotami. To też tak jest, że w olimpiadach na przykład z danego przedmiotu najczęściej punktowane miejsca, laureaci, finaliści zajmują uczniowie tych samych nauczycieli, czy pochodzący z tych samych szkół. Jest to pewna prawidłowość. No, można się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale nie chcę teraz wchodzić w ten wątek. Ale nie jest moim zdaniem tak, że jest to w jakikolwiek sposób tutaj edukacja komunikacyjna
upośledzona, jakby systemowo. Nie, natomiast zapewne jeszcze wiele w tym obszarze można zrobić, jeżeli chodzi właśnie o świadomość dyrektorów, nauczycieli. Tutaj w jednej z rozmów z panią prezes przed tą konferencją, to pani prezes stwierdziła, że jakby nie można poprzestać na eventach. Oczywiście. Oprócz tego systematycznego, zaplanowanego, metodycznego działania, te eventy mogą uzupełniać te aktywności. I tak się często dzieje w kontekście nadprzyrodzonym. Zawsze szkoły, w których pracowałem jakoś w okolicach Dnia Świętego Krzysztofa, organizowały tego typu imprezy we współpracy z miejscową parafią i bardzo, bardzo dobrze to wychodziło. Angażowaliśmy albo strażaków, albo straż miejską, w zależności od tutaj dostępności i możliwości. I te oczywiście jakby jednorazowe imprezy, jeżeli one są wpisane w szersze oddziaływanie, naprawdę przynoszą bardzo dobre skutki. Rowerowy maj organizowany przez wiele samorządów, czyli taka promowanie uczniów, którzy korzystają z tego środka transportu w pewnym okresie i związane z tym różne aktywności, także mające na celu rozwijanie ich świadomości właśnie tej komunikacyjnej, jako świadomych uczestników ruchu. Także podsumowując, wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby docierać do ludzi, mówić o potrzebie edukacji komunikacyjnej szeroko rozumianej, wykraczającej poza tą systemową, także do nauczycieli, do szkół. Natomiast przestrzegałbym przed takimi działaniami, które miałyby iść w stronę dopisania na przykład do podstawy programowej dla takiej czy takiej klasy kolejnego modułu, kolejnego zakresu treści, z których realizacją już w tej chwili jest problem, bo jeżeli szkoła ma z czymś, ma szereg różnych problemów, ale jeden z problemów to moim zdaniem jest też taki, że uczniowie spędzają w szkole za dużo czasu w stosunku do tego, jak to powinno wyglądać. To znaczy, a to wynika właśnie z znowu konieczności realizacji podstaw programowych, takich siatek programowych, ale jednocześnie przy założeniu, że musi być pewna hierarchia rzeczy. Jeżeli nie usprawnimy ogólnego myślenia dziecka, nie usprawnimy go fizycznie, to nie możemy przejść do aspektu komunikacji, edukacji komunikacyjnej. Jeżeli nie damy dziecku, bo taki pomysł jest gdzieś tam, żeby na przykład technikę w ogóle zastąpić edukacją komunikacyjną, tylko znowu idea sama w sobie, no ktoś może powiedzieć słuszna, tylko proszę się zastanowić, jakie znaczenie dla rozwoju dziecka ma usprawnienie manualne. Nie muszę chyba tego nikomu tłumaczyć. Nie tylko takie, że to dziecko będzie potrafiło wziąć młotek do ręki, czy ugnieść ciasto, czy nawlec igłę, ale to ma ogromne znaczenie na funkcjonowanie całego naszego układu nerwowego, ta motoryka mała, motoryka duża. Dzisiaj dzieci, które siedzą przed ekranami tyle godzin, mają bardzo mało ruchu. Stąd te problemy też z sensoryką dzieci, pracownie tak integracji sensorycznej. Dlaczego one dzisiaj są potrzebne? Ja mam prostą odpowiedź. Kiedyś szło się na trzepach, łaziło po drzewach i dziecko się usprawniało. A dzisiaj siedzi przed laptopem, palcem przesuwa po ekranie i później ma problem z kreśleniem znaków w klasach 1-3, bo ręka nie jest usprawniona. To są przyczyny. Pewne nawyki, których zmiana jest bardzo, bardzo trudna, ale po kolei jakby szanując fazy rozwojowe dziecka. Nie próbujmy jakby naginać rzeczywistości do naszych wyobrażeń, tylko pochylmy się nad rzeczywistością, nad człowiekiem, jakim on jest i do tego dopasujmy nasze pomysły, żebyśmy nie poszli drogą ideologów, które te pomysły znamy, tak różne od największych ideologii po te mniejsze, że ktoś jest przekonany, iż ma receptę na zbawienie świata, a fakty się nie liczą. Dziękuję, przepraszam, jeśli za dużo czasu zająłem. Jeszcze chwilę będę uczestniczył, ale już tutaj telefony mam i monitory, że mi przywołują tam
na dół, natomiast w dalszej części spotkania będzie uczestniczyła pani Danuta Pusek, radca pana ministra. Jeżeli by jakieś pytania właśnie odnosiły się do naszego resortu, to myślę, że pani Danuta tutaj będzie próbowała się ustosunkować do tych pytań. Gdybym ja mógł swoją osobą państwu jakoś w przyszłości służyć, chętnie przyjmuję taką, taką propozycję i nie wiem, czy będę w stanie, tak, czy czymkolwiek tutaj mogę w czymś pomóc, ale jeśli tak uznacie to za słuszne, za zasadne, to jestem do dyspozycji. Dziękuję pięknie. Panie doktorze, serdecznie dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy siedzą tutaj, którzy nas jeszcze wysłuchają. Nieczęsto się zdarzało, żebyśmy z ust, już nie mówię w ogóle przedstawiciela, ale tak wysoko postawionego przedstawiciela najważniejszego ministerstwa dla przyszłości narodu, usłyszeli, że nie musimy tworzyć klimatu do tego, że jest sprawa i jest problem, tylko żebyśmy słyszeli rzeczy, które poszukują rozwiązania jak najlepszego. Naprawdę wielkie dzięki i nie ma w tym przesady, że ta wdzięczność jest jak najbardziej szczera. To nic oczywiście nie znaczy w praktyce, że zrobimy rewolucję dzisiaj, natomiast doceniamy i cenimy te elementy, które już się wydarzyły. To, co jest już w podstawie programowej i to bardzo, bardzo pozytywne, bardzo dobre. Zmiana myślenia o bezpieczeństwie człowieka, bo przecież nie tylko dziecka, jest, no myślę, że ewidentna i widoczna przez ostatnich lat, tam kilkanaście, może kilkadziesiąt, bardzo ciężko i z oporami to się działo, ale już jest, dlatego warto będzie rozmawiać dalej. Postaramy się nie zawracać panu głowy drobiazgami, bo ma pan parę ważniejszych rzeczy, ale myślę, że jeżeli doszlibyśmy do jakichś konkluzji, do jakichś propozycji, które wniosłyby element pozytywny, jakąś wartość, to pozwolimy sobie poprosić o pański czas. Z góry dziękuję za tę deklarację, bo to dla środowiska i to dla środowiska bardzo szeroko pojętego, ponieważ to jest ważna sprawa dla rodziców, dla ludzi związanych z bezpieczeństwem, dla WORD-ów, dla innych, ale również dla branży transportowej, która bardzo nas wspomaga, dla branży szkolącej kierowców i kandydatów na kierowców. To są wszystko ludzie, z którymi my pracujemy i od których wiemy, że to jest bardzo ważna dla nich sprawa, że próbują walczyć, że próbują się włączać. Czasem mają kwalifikacje, czasem nie. Jak powiedział pan Rafał Grodzicki wcześniej, zanim pan do nas dołączył, bywa, że instruktor ma słabe wykształcenie sam, bo takie prawo dopuszcza sytuację, ale na pewno dobrą wolę w tym środowisku, żeby pomagać, żeby pracować z dziećmi, widzimy i nie tylko z dziećmi, bo i z dorosłymi również, bo to oni szkolą. Także naprawdę wielkie, wielkie dzięki za tę obecność i za pański czas. Kolejnym naszym gościem, ekspertem, osobą, którą chciałam poprosić o zabranie głosu jest pani doktor Aneta Wnuk z Instytutu Transportu Samochodowego, z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, instytucji bardzo, bardzo zacnej, bardzo cennej, a pani Aneta też nie od wczoraj i nie bez serca. Od 20 lat. No właśnie, bardzo, bardzo prosimy, oddaję pani głos. Dziękuję serdecznie. Ja myślę, że temat, czy wychowanie komunikacyjne jest tematem dyskusji od wielu, wielu lat. Specjalistów, nauczycieli, ale również po prostu społeczeństwa i między nami również jakby jest wiele poglądów, jak to wychowanie komunikacyjne ująć. Różne definicje wychowania komunikacyjnego podkreślają poza nabywaniem wiedzy również kształtowanie umiejętności i postaw, kompetencji społecznych i takie cele związane z umiejętnościami i postawami niestety często są marginalizowane. I ten nacisk położony jest głównie na wiedzę, na dostarczanie tej wiedzy i wiedza często zaćmiewa czy przyćmiewa, przykrywa te inne elementy, takie właśnie jak kształtowanie umiejętności czy tych kompetencji społecznych. Z prostej przyczyny, bo wiedzę jest najłatwiej ocenić i wykazać przez to, że dany cel został osiągnięty.
poprzez kartkówki sprawdziane chociażby, no jakby sprawdzając w ten sposób wiedzę, mamy poczucie sprawstwa, że ta wiedza została dostarczona i przyswojona. Natomiast ten element, tak jak wspomniałam, umiejętności i postaw, no jest on taki wypchnięty trochę poza nawias. Mówiąc o wychowaniu komunikacyjnym, możemy to kształcenie również podzielić na formalne i nieformalne i myślę, że to jest ważne. To formalne jest prowadzone w szkołach, natomiast nieformalne prowadzone przez różne instytucje i organizacje pozarządowe i powinny się uzupełniać. I oba mają swoje plusy i minusy, swoją strukturę i pewną specyfikę. Błędem moim zdaniem jest wprowadzanie wychowania komunikacyjnego tylko do edukacji szkolnej, głównie prowadzonej tej na szkole podstawowej i sprowadzanie jej do przygotowania i do egzaminu do karty rowerowej i jakby z tym ona głównie jest utożsamiana. Mogę wymienić, czy można wymienić główne takie cechy, czy pewne tendencje europejskie jakby współczesnego wychowania komunikacyjnego. Pierwsze z nich to na pewno jest traktowanie tego obszaru jako elementu edukacji zdrowotnej, mniej związanej z techniką, a bardziej z profilaktyką zdrowotną, która ma na celu dbanie o zdrowie własne i innych uczestników ruchu. I takie jakby funkcjonowanie młodego człowieka do poruszania się w rzeczywistości drogowej, aby sobie i innym nie zrobić krzywdy. To jest promowanie partnerstwa, to jest promowanie odpowiedzialności i traktowanie tego elementu jako normalnej części życia, w której się funkcjonuje, nieoderwanej od rzeczywistości, nie rzeczywistości jakiejś sztucznej, tylko tak jak powiedział pan Matuszewski, no takiego zagadnienia jak inne. Co jest niezwykle istotne i myślę, że jakby udajemy nieustająco, że tego tematu nie ma, to prowadzenie zajęć w realnych warunkach, w warunkach ruchu drogowego, jako elementu, który następuje po dostarczeniu tej wiedzy, czy przygotowaniu praktycznym, czy przygotowaniu praktycznym nawet w symulowanych warunkach, ale ten element, w którym wychodzimy na drogę i stopniujemy trudność najpierw na drogach o małym natężeniu ruchu, a potem coraz większym, no jest już czymś jakby oczywistym. Kolejne to stworzenie struktur lokalnych, w których młode osoby są nie tylko biorcami czy informacji, wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również są koordynatorami takich działań, dostarczycielami, czy też nawet nośnikami wiedzy i też no, pewnymi wzorami do naśladowania dla swoich rówieśników i młodszych osób. Dalej współpraca środowiska, zaangażowanie rodziców, budowanie sieci powiązań, wsparcie na rzecz różnych inicjatyw, czyli ogólnie jakby myśl zasady, że kolokwialnie mówiąc, wszyscy gramy do jednej bramki, wszystkim nam zależy, a szczególnie lokalnym podmiotom, które wiedzą najlepiej, jakie są ich problemy i jak pewne sprawy rozwiązać, jak działać, aby było dobrze. I ostatni, który no, powiedziałabym pewnego rodzaju hasła, jako pewne hasło, że wyjście poza pewien schemat, tak szukanie nowych rozwiązań, nowych sposobów czy różnych sposobów do dotarcia do młodych osób. I tutaj poproszono mnie o powiedzenie kilka słów na temat sposobów i metod edukacji komunikacyjnej. I cóż, metody, środki dydaktyczne, sposoby pracy dobiera się do założeń programowych, do celów kształcenia, które chcemy osiągnąć, do realizowanego tematu, jego zagadnień, jego elementów, do grupy docelowej, jej liczebności, możliwości, również możliwości lokalowych, sprzętowych, czasowych. I nie ma idealnego programu nauczania czy programu edukacyjnego i nie ma też idealnej metody. Nie jest też tak, że prowadzenie zajęć czy stosowanie wielu metod gwarantuje nam sukces, a stosowanie jednej podczas zajęć jest
ma być dźwięk jakby negatywny. I wracając tutaj do specyfiki szkoły, nauczyciele realizują, są zobowiązani do haseł ujętych w podstawie programowej. Ten jakby temat jest, przewija nam się tutaj między nami, chyba każdy z nas jakby go porusza. I w tej podstawie są treści bezpośrednie i pośrednio uwzględniające jakby te treści związane czy tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście wiemy, że jest to głównie przedmiot technika i edukacja dla bezpieczeństwa. Mam tu na myśli głównie pierwszą pomoc. Natomiast tak jak powiedział pan minister, te zagadnienia występują również w innych przedmiotach, w historii, w geografii, w przyrodzie, w wychowaniu fizycznym. I to już jest wewnętrzna jakby sprawa nauczyciela czy prowadzącego, jak ten temat rozszerzy, czy mówiąc już, no, porozumie się z innymi nauczycielami, aby te treści jakby poszerzyć. Hasła w podstawie programowej są interpretowane przez autorów programów i nauczyciele realizują te programy w całości. Mogą też je modyfikować, tworzyć własne tak zwane autorskie. I myślę, że może to tak trochę górnolotnie zabrzmi, ale demokracja w edukacji polega na tym, że mamy do wyboru N takich programów, tak? Jest N możliwości, z których można skorzystać, który można wybrać i zdaniem prowadzącego najlepiej pasuje do potrzeb, do materiału, do tego, co chce osiągnąć i który również będzie najbardziej efektywny dla odbiorców. Oczywiście taki program musi zostać zaakceptowany przez dyrekcję, przez radę. I do programów tworzy się często pakiety, tak, podręczniki dla nauczyciela, dla dzieci, zeszyty ćwiczeń, karty pracy i prowadzący mogą z nich korzystać, ale mogą też tworzyć własne i wspomagać się jakby różnymi źródłami. Natomiast sposób, jak podkreślę, sposób prowadzenia zajęć, no, zależy od prowadzącego. Niewątpliwie potrzebne jest wsparcie i organów związanych z edukacją i z bezpieczeństwem na drogach, z dyrekcją szkoły, z wsparcie rodziców i w ogóle różnych podmiotów. I też myślę, że nie można oczekiwać od tego, aby nauczyciel w ciągu kilku czy kilkunastu godzin przygotował tak młodego człowieka, aby on bezpiecznie uczestniczył w ruchu drogowym i aby też nabył takie umiejętności i takie postawy, które na wiele lat zostaną, no, z nim zostaną i że będzie świecił on przykładem dla innych. I myślę też, że nie możemy z drugiej strony pozwolić, aby te zajęcia czy treści, które dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadziły osoby bez przygotowania dydaktycznego. Ja myślę, że jednak to przygotowanie dydaktyczne jest konieczne. Powiązanie więc i pedagogiki, i działki bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakby powiązanie tych dwóch dyscyplin. Ogólnie jakby mogę powiedzieć, że jest pewien jakby trend, ale to też nie jest jakaś nowość, odchodzenie od metod podających na rzecz aktywizujących, tak? Które stosowane są również w procesie przekazywania samej wiedzy. I jak wiemy, jest to jakby spowodowane naturalnymi zmianami społecznymi, czy dostępem do wiedzy, do środków przekazu, też do możliwości skupienia się młodych osób, czy takiego jakby hasłowego przyswojania wiedzy. Metody, techniki, które można stosować, to na przykład uczenie przez doświadczenie, uczenie przez działanie, wrócona klasa, stosowanie różnych narzędzi, tak zwanych TIC, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych, edukacja rówieśnicza, o której wspomniałam, taka nowa metoda, czy ostatnio dosyć, no, często stosowana, feel, imagine, create, share, rozwiązywanie problemów, metody warsztatowe, coaching, tutoring. I tak jak wspomniałam, no oczywiście stosowanie tych, czy wykorzystywanie, no jakby sprawdzanie się, czy
czy prowadzenie tych zajęć w rzeczywistym ruchu drogowym, co jest kością niezgody i od wielu, wielu lat, tak? Czy prowadzić, czy nie prowadzić i że tego się nie da i że to się wiąże z różnymi przeszkodami, które musimy niestety pokonać. Te metody i również ten sposób prowadzenia zajęć, które jest czymś normalnym, a u nas jednak jest znaczącą przeszkodą, jak to robić, jakby zostały zaproponowane w programie, który opracowaliśmy w ubiegłym roku i który w tym roku został opublikowany, który spełnia założenia podstawy programowej, ale też ją rozszerza pod tytułem Uczestniczenie w ruchu drogowym jako młody pieszy, rowerzysta i pasażer. Jest on adresowany do uczniów, ale również do młodych członków klubów, na przykład BRD czy kółek zainteresowań. Zaproponowaliśmy jako zespół Instytutu, aby osoba, która by chciała prowadzić takie zajęcia, a również mogłaby wejść na ten blok i odciążyć nauczyciela techniki, bo taki widzimy wariant, aby mogła wejść do szkoły i na ten blok wychowania komunikacyjnego zastąpić takiego nauczyciela, mogła się przygotować do tych zajęć poprzez walidację kwalifikacji trener BRD, którą chcemy wprowadzić do zintegrowanego rejestru kwalifikacji już od sierpnia 2019 roku. I kwalifikacja ta czeka na podpis pana ministra od grudnia ubiegłego roku. I no, jakby jest to pewnego rodzaju próba, czy też taki pomost między tym, co w tej chwili jest realizowane i tego, co jest prowadzone, a trochę wyjście poza właśnie ten schemat, pójście troszeczkę do przodu. I z jednej strony, no tak jak wspomniałam, chcemy przygotować młodego uczestnika do poruszania się w realnych warunkach, a z drugiej strony pomóc czy też przygotować tego prowadzącego do tego typu zajęć, i które można prowadzić w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję pani Aneto. To wiele, myślę, na przyszłość cennych i do wykorzystania nie tylko uwag, ale tematów do zastanowienia, dyskusji i próby pomocy, myślę, że nauczycielom, tym, którzy już pracują w tym zakresie i prowadzą zajęcia, bo nie wszyscy jesteśmy najmądrzejsi, nie wszyscy wszystko wykorzystujemy, więc te metody, które mamy, żeby docierać do nauczycieli, a pewne pomysły we współpracy między innymi z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie już mamy, już się zrodziły. Są wydawnictwa, które przygotowały programy dla nauczycieli. Jeden z takich programów będziemy mogli nieodpłatnie na rok szkołom, nauczycielom przekazać, podarowany nam przez grupę IMASZ. Mamy taki plan w najbliższym czasie, więc być może uda nam się jeszcze może napisać na przykład i do tych szkół, które będą zainteresowane, przekazać propozycje czy programowe, czy metod zastosowania określonych, co wydaje się takim działaniem no minimalnym, ale potrzebnym również i będziemy próbowali to robić. To oczywiście nie jest wszystko, o czym chcemy rozmawiać. Ja wiem, że tak na samym końcu tych wystąpień zaproponowaliśmy, żeby głos zabrał pan Przemysław Ogonowski, ale naprawdę prosząc o cierpliwość chcę powiedzieć, że zawsze się sprawdza, że ostatni będą pierwszymi, panie Przemysławie. To teraz nie pana, a jednak pana Mariusza Wasiaka poproszę o zabranie głosu, którego poprosiłam o zajęcie się takim tematem, który nie brzmi statystyki i w ogóle relacje policyjne z wypadków, a raczej ofiary braku edukacji komunikacyjnej. To nie jest przewrotne, to co się wydarzyło i wydarza na drogach, to są właśnie ofiary braku edukacji komunikacyjnej w znacznej mierze. Panie Mariuszu, bardzo poprosimy, wiem, że tam jest kwestia jeszcze prezentacji, ale zaraz może technika nam pozwoli uruchomić wszystko. No właśnie, jakbym mógł prosić możliwość udostępnienia ekranu. Dobrze, czyli temat, ja bym mógł przewrotnie powiedzieć nie, czyli co, a mianowicie jeśli nie, to wtedy co? Co zamiast
wychowania komunikacyjnego. Ale zanim jakby jeszcze się w tej kwestii wypowiem, spróbujmy zerknąć na statystykę, bo to jest to, o czym i Bożenka powiedziała, a mianowicie to wszystko, o czym my tu mówimy, to jest też element czy składnik niewłaściwego albo niedostatecznego wychowania komunikacyjnego w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc w społecznym takim znaczeniu, nie tylko szkolnych. Macie Państwo statystykę, nie będę tu specjalnie tych liczb powtarzał, nastąpił spadek wypadków i rannych, ale także spadek zabitych. No, wiadomo, że jedną z przyczyn to były ograniczenia związane z lockdownem covidowym, więc wydaje się, że ten spadek jest w jakiejś części oczywisty. Zwracam tylko uwagę na ten porównanie, wskaźnik spadku liczby zabitych w relacji do spadku liczby wypadków jest dużo niższy, a to się od razu przełożyło na ciężkość wypadku. Ciężkość wypadku, czyli liczba zabitych w 100 wypadkach, znowu przekroczyła 10, poprzednio było to 9,6 i we wcześniejszych... Przepraszam tak, bardzo, Mariuszu, czy możemy Cię prosić, żebyś głośniej mówił, bo dość dobrze, słabo słyszymy. Dziękuję. O, dziękuję. Dziękuję. No, także ten wskaźnik ciężkości wypadków, jeżeli ktoś nie słyszał, no, czyli liczba osób zabitych na 100 zdarzeniach, znowu wzrósł właśnie dlatego, że te wypadki jakby były w innych układach niż wcześniej przy wzmożonym ruchu. Jeszcze na jednym ze slajdów na to zwrócę uwagę. To jest ostatnich 5 lat na polskich drogach. No wyraźnie ten spadek się zaznaczył w ostatnim roku, no ale tak jak wspomniałem, nie będziemy tutaj aż tak głęboko tego analizować, bo tu chodzi o zobrazowanie tego, o czym mamy mówić, czy o czym mówimy. Jeżeli chodzi o porę doby, mamy najwięcej świateł za dnia. Jeśli chodzi o ofiary zabite, to już ta ciężkość jest mniejsza, ale mimo wszystko ta ciężkość wypadków przy świetle dziennym jest znacząca. Też jest ich dużo. Najwięcej wypadków na prostym, wydawałoby się, dlaczego? Do tego dochodzą wypadki śmiertelne, czyli tych ofiar w wypadkach na prostym jest więcej, z reguły dlatego, że i prędkość w tych miejscach jest większa. Miejsca ze względu na ruch pieszych, przejście dla pieszych. Teoretycznie nie powinno być tam żadnego wypadku, ale jednak tych wypadków jest sporo i też sporo osób ponosi śmierć. No, wiadomo, że głównie będą to piesi. Skrzyżowanie też oczywiście w kontekście ruchu pieszych, bo piesi także są na skrzyżowaniach bez przejść. Chodnik, droga dla pieszych, też tych zdarzeń jest sporo, ale to jest efekt tego, gdzie pojazd po zderzeniu na przykład wjechał, odbił się i też te ofiary tych wypadków. To jest w jakiejś części przypadek, że akurat na chodniku, gdzie pojazd zboczył, byli piesi. Pobocze. Niewiele wypadków, ale zauważcie Państwo, że bardzo tragiczne w skutkach. Czwarty wypadek właściwie kończył się śmiercią. No i przystanki komunikacji publicznej, no to też z reguły jest to efekt skutku jakiegoś zdarzenia czy wpadnięcia na taki przystanek przez kierującego pojazdem. Jeżeli chodzi o obszar zabudowany czy nie, no to też najwięcej wypadków jest w obszarze, ale najwięcej wypadków śmiertelnych jest poza obszarem i tutaj znowu sięgamy do wskaźnika, którym jest ciężkość wypadków. Na 100 wypadków poza obszarem zabudowanym ginie ponad 19 osób, na obszarze zabudowanym 7. Też te wskaźniki skoczyły w górę, ale to ze względu na ten ogólny wzrost ciężkości wypadków. Rodzaje wypadków. Najwięcej oczywiście zderzenie pojazdów w ruchu bocznym, zderzenie czołowe czy tylne, ale to są te zderzenia, które najczęściej dominują, no bo też i prędkość pojazdów generuje określone sytuacje ryzykowne i stąd tyle tych zdarzeń. Natomiast sporo jest najechania na pieszego w różnych konfiguracjach.
bardzo tragiczne w skutkach są wypadki najechania na drzewo przy relatywnie niedużej liczbie tych wypadków. Skutki śmiertelne są bardzo, bardzo wysokie. Podobnie jest przy najechaniu na słup, głównie na pojazdy. Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami. No tradycyjnie już niedostosowanie prędkości do warunków jazdy jest jednym z tych dominujących czynników. Od jakiegoś czasu jest to także nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, ale jak spojrzymy na ten wskaźnik, to jednak niedostosowanie prędkości do warunków jazdy i to nie tylko polegające na takim nieznacznym przekroczeniu limitu prędkości, tylko generalnie na znacznie szybszej jeździe niż wynika to z warunków i z przepisów. Stąd ten wskaźnik jest tak znaczący. On już był dużo niższy, ale właśnie w ostatnim roku znowu wzrósł. A to oznacza, proszę Państwa, w kontekście właśnie tego, że mniej spadła liczba wypadków, liczba ofiar śmiertelnych niż liczba wypadków, bo na drogach przy tych ograniczeniach było luźniej, a to od razu zachęca do dużo większej prędkości. To jest proste przełożenie, że właśnie z powodu tej nadmiernej prędkości no stosunek tych, czy odsetek ofiar śmiertelnych z powodu tego czynnika znowu nam znacząco wzrósł. No nadal sporo jest nieprawidłowego zachowania wobec pieszych. Mamy, proszę Państwa, tu już konkretne miejsca, w których do tych nieprawidłowości doszło, czyli przejście dla pieszych i nieustąpienie pierwszeństwa przy skręcaniu w drogę poprzeczną, nieustąpienia w innych okolicznościach, czyli tam, gdzie się pieszemu pierwszeństwo należy. No, jak widać, no, jedną z najgorszych, można powiedzieć, przestępstw wobec pieszych, a więc omijanie pojazdu, który się przed przejściem zatrzymał. Na szczęście tych zdarzeń jeszcze było niewiele i nikt nie poniósł tego tytułu śmierci, podobnie przy wyprzedzaniu. Więc tu być może się coś w tym obszarze zmienia. No i sprawcy wypadków drogowych, proszę Państwa, no od lat żadna to tajemnica i nowość. Najwięcej wypadków powodują kierujący pojazdami. Jakąś część sami piesi. Tu zwrócę uwagę, że jakby ten odsetek wypadków śmiertelnych spowodowanych przez pieszych jest większy niż w ogóle wypadków przez nich spowodowanych, bo też z reguły oni są ofiarami i wiadomo, że pieszy w zetknięciu z pojazdem szans nie ma. Jeśli chodzi o sprawstwo według grup wiekowych, i tu już bardziej się zbliżamy do tych zagadnień, o których dziś mówimy, no najbardziej relatywnie do populacji, najbardziej niebezpieczna jest grupa w wieku 18-24. To jest 7 roczników, ale jak przeliczymy to na populację, no to wychodzi nam ten współczynnik, proszę Państwa, taki jaki wychodzi. Mamy te współczynniki i wypadkowości, ale też i ciężkości tych wypadków, czyli liczbę ofiar zabitych w wypadkach spowodowanych przez młodych wiekiem kierowców. Tak jak Państwo widzicie, i od lat na to się zwraca uwagę. Tutaj jest 7 roczników, tutaj 15. Populacja blisko czterokrotnie większa, ale wskaźnik, jak widzicie Państwo, jest dwukrotnie wyższy, więc tu jest spore pole do działania, bo to są ci ludzie, którzy tak naprawdę dopiero co świeżo zdobyli prawo jazdy. Jeszcze do tego może zdążę wrócić. Tu mamy ofiary wypadku. To też ci sami młodzi ludzie są ofiarami wypadków. Ta sama grupa 18-24 relatywnie do populacji jest najbardziej zagrożoną grupą. Także znowu możemy mówić o jakby takim celu, czy grupie docelowej, która powinna być
szczególną troską, jeśli chodzi o edukację, żeby te podstawy, o których też Tomek mówił, żeby te podstawy były właściwie kształtowane wcześniej i one były utrwalone. Różnie z tym utrwalaniem bywa. No i jeszcze nietrzeźwość. I tu też, proszę Państwa, grupa 18-24 relatywnie do populacji stwarza znaczące zagrożenie, jeśli chodzi o wypadki, jeśli chodzi o skutki tych wypadków również. No i proszę Państwa, jakby w pewnym sensie efekty działań organów kontrolnych. W 2020 roku to policja drogowa przede wszystkim ze wszystkich punktów, jakie w prawie o ruchu drogowym i nie tylko chcą, żeby zatrzymać prawo jazdy, zatrzymała ich blisko 90 tysięcy. Młodym kierowcom, to jest akurat w jednym artykule ujęte, jako jedna podstawa prawna, czyli kierowca albo który przekroczy 20 punktów, a ma prawo jazdy pierwsze nie dłużej niż rok, albo dopuścił się przestępstwa lub trzech wykroczeń, w przypadku, gdy ma prawo jazdy pierwsze nie dłużej niż 2 lata, no to zatrzymano 462 takie prawa jazdy. Oczywiście jest to jakiś przypadek obarczony dużą losowością, bo przecież nie wszyscy ci młodzi są kontrolowani. Zresztą rośnie liczba pojazdów, a liczba kontroli sama z siebie nie wzrośnie, bo wydajność funkcjonariuszy też jest na pewnym określonym poziomie i ona też nie będzie w nieskończoność rosła. I przy okazji skierowano, ale tylko na tych młodych kierowców, którzy przekroczyli 20 punktów, 1836 wniosków o cofnięcie uprawnień. No to jest wynikiem funkcjonowania systemu, więc to, że nawet na drodze byśmy nic nie zatrzymali, nie oznaczałoby, żeby tych wniosków było mniej. System po prostu pozwolił na ujawnienie właśnie takich młodych kierowców, którzy zasłużyli jakby na to, żeby wobec nich aż tak drastyczny środek jak cofnięcie uprawnienia zastosować. Oczywiście to w jakiejś części może dotyczyć starszych osób wiekiem, bo tutaj wyznacznikiem jest posiadanie prawa jazdy pierwszego, a nie młody wiek. W tym roku te wskaźniki, jeśli chodzi o zatrzymane już prawa jazdy, Państwo widzicie po prawej stronie, i tak to od strony statystycznej można krótko scharakteryzować. Nie chciałem tutaj się nad statystyką za bardzo rozwodzić. Tak czy inaczej nadal ona, statystyka wypadków drogowych, no nie wiemy jak będzie w porównaniu do innych państw, ale myślę, że COVID swoje zrobił i ona we wszystkich państwach spadła, ale to jest tylko jakiś fragment tego wszystkiego. Natomiast cały czas musimy o to bezpieczeństwo na drodze walczyć. Ja już tu zakończę ten element, fragment. Tak, zastopowało wideo. Otóż, proszę Państwa, no jeżeli nie edukacja w szkole, to co w zamian? Bo tutaj, no i Wojtek zwracał uwagę na wiele rzeczy, i Tomek, i również pani Aneta. Ta edukacja jest jednak potrzebna, a wydaje się, że jednym z jej ważniejszych elementów to jest ciągłość tej edukacji. I to, co jeszcze w szkołach podstawowych się dzieje, a te turnieje rowerowe, to było taki dla wielu, nie, oczywiście nie dla wszystkich, ale dla wielu to był taki zastrzyk motywacji, żeby jednak coś w tym kierunku robić. I to, że się powtarzały pewne nazwiska opiekunów, to świadczyło tylko o ich zaangażowaniu, o tym, że oni widzą sens w tym, co robią, to też w jakiejś mierze byli pasjonaci, ale przecież już na turniejach późniejszych, bo turniej ma przecież grubo ponad 30 lat, zaczęli się pojawiać synowie córki tych pierwszych laureatów. Więc gdzieś tam to
zostało pociągnięte i może tak ciekawostką było to, a powiem to z punktu widzenia jakby z poziomu centrali i przecież bywałem też wielokrotnie sędzią takich zawodów, często to były małe miejscowości. Tam była inna motywacja pewnie i dla tych dzieci, dla opiekunów. Trudniej było takich laureatów, powiedzmy przedstawicieli większych miast właśnie dlatego, że tam jest być może w dużym mieście i konkurencja większa, jeśli chodzi o to, jak spędzać wolny czas. Natomiast poziom tych dzieciaków, które startowały już w centralnych zawodach, był niesamowicie wysoki. I nieraz miałem problemy, jeżeli chodziło o dogrywkę w egzaminie teoretycznym, żeby skonstruować takie pytania, żeby rzeczywiście no, tego zwycięzcę jednego ustalić, wyłonić z tego, bo poziom był tak wysoki, że co pytanie to wszyscy wiedzieli. Wracając teraz do tej do edukacji. No brakuje chyba tej edukacji również na poziomie szkoły ponadpodstawowej, bo jeżeli jakaś wiedza, jakieś podstawy były utrwalone w szkole podstawowej, to potem dziecko wsiąka w rówieśników, wsiąka w taką codzienność i właściwie już nie ma jakiegoś wzorca również ciekawych zajęć, które by podtrzymywały, czy w jakiś sposób wykazywały potrzebę zachowania bezpiecznego na drodze. No i właśnie ten wiek 18-24 potem się przejawia w zachowaniach na drodze. Tu była mowa o obserwacji agresywnych zachowań rodziców, o demoralizacji. Zdarzyło mi się kilka razy zwrócić uwagę opiekunowi dziecka, małego dosyć. To co ja usłyszałem od tego opiekuna, to myślę, że rzadko się słyszy nawet w dzisiejszych autobusach, gdzie młodzież język ma dość swobodny. W każdym bądź razie dopiero możemy powiedzieć po 18 roku życia, czyli właściwie po uzyskaniu uprawnień, to wszyscy znajdują się, czy wpadają w taki szczególny system edukacji. Ja bym go nazwał system egzekwowania prawa. I tutaj jest jakby w pewnym sensie coś, co w zasadzie no, powinno być ostatecznością, no ale jak jest w Polsce, ile ujawniamy wykroczeń jako policja, zresztą także koledzy z innych służb, świadczy o tym, że nie jest z tą edukacją szeroko rozumianą, z wiedzą i z postawami, z wykazywaniem właściwych postaw na drodze, nie jest jednak najlepiej. Jeżeli wszyscy znamy zagrożenie, jakie wynika z przekraczania o więcej niż 50 km na godzinę prędkości w obszarze zabudowanym, a my rocznie zatrzymujemy około 50 tysięcy praw jazdy na tej podstawie, no to świadczy właściwie o tym, że nie wiem, czy lubimy ryzykować, czy powiedzmy jest to znowu za małe zagrożenie, no bo pierwszy, tak kilka lat temu ten przepis wchodził w życie, no to te pierwsze uderzenie jakby nowego prawa, nowych zagrożeń było znaczące. W tej chwili znowu jakby się przestali obywatele tego obawiać i mimo, że ta edukacja kosztuje, no to jednak jest to tak, jak jest. I to jest element, znaczy również argument za tym, żeby nie zostawiać rodzicom tego, żeby to oni edukowali swoje dzieci, bo jeżeli sami takie postawy prezentują, no to jak oni będą swoje dzieci kształtować? Więc to wychowanie powinno być na tym etapie właściwie od wczesnego rozwoju. Wojtek Pasieczny mówi o wzorcach niemieckich. Holandia ma znakomite wzorce. Inne kraje, można powiedzieć o dużej kulturze też ruchu rowerowego. I w związku z tym mamy z czego czerpać, tylko kwestia odpowiedniego nastawienia do tego, żebyśmy powiedzmy jako policja drogowa byli tym ostatecznym elementem, ale lepiej
jakbyśmy byli bezrobotni, czyli nie byłoby zdarzeń i potrzeby reagowania na naruszenie prawa. Oczywiście to jest stan idealny, ale to i myślę, że wszystkie kraje do tego dążą, chociażby Widzia Zero powszechna, ale ta edukacja powinna być i myślę, że też pomysły, które pani Aneta przedstawiła, mogą być jakąś formułą, którą trzeba by upowszechniać i interesować dzieci, ale także tą młodzież w szkołach ponadpodstawowych, żeby nie zostawiać jej samym sobie i grupom rówieśniczym. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. To naprawdę cenne i ważne informacje. Szczególnie chciałabym nawiązać jednym tylko zdaniem do kwestii tego, jak przestrzegamy przepisy. Otóż dzieci, skoro mówimy głównie o edukacji najmłodszych, należy nauczyć również szacunku dla prawa. Wychowanie komunikacyjne daje taką szansę. I wydaje się, że to jeden z elementów, dla których warto o to i zabiegać, i prowadzić takie zajęcia. Serdecznie dziękuję za te dotychczasowe pana i państwa wypowiedzi, ponieważ czeka nas ostatnia, a potem już każde z nas będzie podsumowywało. Ostatnia to jest wystąpienie pana Przemysława Ogonowskiego z Kuratorium Oświaty w Warszawie. To jest takie miejsce, gdzie nie tworzy się prawdopodobnie, panie Przemysławie, podstaw programowych, ale... Ale na pewno się analizuje. I dzieje się bardzo wiele. Czy mnie słychać? Tak. Dobrze. Proszę Państwa, to znaczy mam dosyć trudne zadanie, dlatego że już część z Państwa opowiedziała o takich aspektach czysto ludzkich, społecznych. Na pewno Państwo również zostało poruszona sprawa podstawy programowej. Niemniej jednak chciałbym o pewnych aspektach, na pewne aspekty zwrócić uwagę. Mianowicie ranga na pewno kwestii bezpieczeństwa, ona już jest na poziomie ustawy, gdzie jakby systemowo nakłada się pewne obowiązki na dyrektora szkoły, który odpowiada za bezpieczeństwo w szkole, w tym za nadzór pedagogiczny, który również w skład którego wchodzi zapewnienie bezpieczeństwa i zapewnienie warunków do bezpieczeństwa. I jak inaczej to rozumieć, no to jest również część składowa edukacji komunikacyjnej. Natomiast tak jak mówimy o randze na poziomie ustawy, no to też trzeba zwrócić uwagę, że ustawa przewiduje, że system oświaty jest wspomagany przez właśnie inne służby, które jakby podnoszą tą świadomość, podnoszą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, czyli jakby z zasady projektuje się współpracę szkół z różnymi ośrodkami wobec tego jakby szkoły powinna cechować pewna otwartość i myślę, że co do zasady tak też się to odbywa. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na kwestię podstawy programowej. Ona była trochę omówiona już, natomiast dla mnie istotnym aspektem jest to, o czym mówiła pani Aneta Wnuk, gdzie te metody powinny być dostosowane i jakby do wieku dzieci, do rozwoju. No to tak naprawdę trochę tak w podstawie programowej, trochę tak to wygląda, bo o ile mamy podstawę programową przedszkola, gdzie tak naprawdę zadania przedszkola to jest tworzenie pewnych postaw, pewnych nawyków, zachowań, czyli chociażby to, że dziecko zatrzymuje się na światłach, gdzie jakby ma właściwą reakcję, że nie przechodzi, nie wbiega, nie wtargnie na ulicę, czyli najpierw jest to jakby taka baza istotnych dla bezpieczeństwa nawyków, zachowań z punktu widzenia pieszego, bo na początek jest to, dziecko jest użytkownikiem jako pieszy. Natomiast należy również zwrócić uwagę, że jest również uczestnikiem transportu komunikacyjnego, więc już tutaj się pojawiają elementy zachowania w środkach transportu, bo to też jakby jest część składowa zachowań bezpiecznych. Na co bym zwrócił uwagę? Na to jeszcze, że są dwa rozporządzenia, których nie można w aspekcie właśnie bezpieczeństwa komunikacyjnego, nie można ich pominąć. Pierwsze to jest dotyczące bezpieczeństwa i tu bym zwrócił uwagę, że to rozporządzenie dotyczy zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych,
To jest bardzo ważne, dlatego że jakby oznaczać to powinno powszechność działania, czyli działań w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast jest drugie rozporządzenie w sprawie organizacji turystyki w szkołach i to już dotyczy szkół publicznych. Natomiast co z tego wynika? Z tego wynika chociażby to, że w szkole powstają różnego rodzaju regulaminy i jakbyśmy przejrzeli dokumentację szkolną, to mamy między innymi regulaminy wycieczek rowerowych, mamy regulaminy zachowania się w środkach transportu, mamy regulaminy poruszania się po chodniku czy w obrębie jakby w zależności od tego, co szkoła organizuje. Natomiast należy jeszcze zwrócić uwagę, mówiąc o podstawie programowej, czyli mamy to przedszkole, gdzie mamy na początek te nawyki podstawowe, potem mamy pierwszy etap edukacyjny i mamy tutaj obszar bezpieczeństwa, dbania o bezpieczeństwo swojej i grupy, czyli tu mamy już poruszanie się w terenie. W edukacji przyrodniczej pojawiają się już znaki drogowe. Oczywiście podstawowe znaki drogowe, słusznie pani zauważyła, że to jest dosyć nieprecyzyjne, ale jak wiemy, już to zostało również powiedziane, że to program w zasadzie będzie nam precyzował, czego będziemy uczyli na tym etapie. Niemniej jednak wydaje się, że jeszcze w 1-3 to jest perspektywa ciągle pieszego. Ewentualnie jest to perspektywa dziecka, które porusza się środkami transportu, na przykład publicznego. I teraz mamy sytuację taką, że kolejnym etapem pojawia się na wychowaniu fizycznym, pojawiają się już elementy odnoszące się do rowerzystów, do rolkarzy, do biegaczy. To też się pojawiło obecnie w podstawie programowej. Czyli są już takie elementy, które jakby wskazują, że dzieci zaczynają korzystać z innych środków transportu i jest to zawarte w podstawie, tak? Czyli jakby wydaje się, że jest ten temat poruszony. Następnie w drugim etapie edukacyjnym, czyli klasy 4-8, to już jest w przedmiocie technika. I tutaj są konkrety. I tak jak w pierwszej wypowiedzi pan Pasieczny wspomniał, że o tym przygotowaniu rowerów do jazdy, no to również tu się znajduje, bo jest ta konserwacja i regulacja roweru, przygotowanie do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Czyli teoretycznie wydaje się, że podstawy prawne no, są, tak, do tego typu działań. Został jeszcze pominięty jeden aspekt dotyczący etyki, ale sobie również wspomnę, bo to jest wprost wpisane w podstawę programową, gdzie jest etyka życia osobistego. Zacytuję, uczeń analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych, formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań. Między innymi, i tu jest wprost wskazane w podstawie, na przykładzie skutków ich stosowania przez uczestników ruchu drogowego. Czyli jest jakiś element również tej kształtowania postaw. Zgodzę się, że w mniejszym stopniu jest to w szkołach ponadpodstawowych. Tutaj z kolei mamy inną podstawę prawną, która może nam to umożliwić. Mianowicie w szkołach zgodnie z przepisami ustawy powstają programy wychowawczo-profilaktyczne. I teraz te programy wychowawczo-profilaktyczne, one powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli. Oczywiście tu jest ta wada, o której wspomniał pan Rafał Grodzicki, gdzie mamy wielu odpowiedzialnych za działanie. Niemniej jednak jakby w programach są wskazywani konkretni nauczyciele, czy to są wychowawcy, czy to są nauczyciele konkretnych przedmiotów, ale ten program wychowawczy tak naprawdę jest uzależniony od warunków, które panują w danej szkole. To znaczy on jest opracowywany na podstawie takiej corocznej diagnozy, która jest formułowana przez dyrektora szkoły, czyli tu są jakby, jest to odpowiedź na potrzeby rozwojowe, na potrzeby danej szkoły. Czyli jeżeli byśmy przejrzeli tego typu programy w konkretnych szkołach, no to będziemy wiedzieli, czy w danej szkole na przykład jest duża grupa, która dojeżdża, bo wtedy będzie tam gdzieś ten aspekt zachowania się przy ulicy, przechodzenia przez ulicę, czy zachowania w środkach transportu. Będzie też informacja na temat jazdy rowerem, czyli też tutaj będą działania profilaktyczne, które będą wskazywały kształtowanie postaw, bo właśnie te postawy tutaj powinny nam być jakby priorytetem, bo to też później się przekłada na postawę w życiu dorosłego, gdzie już, co pokazały statystyki, że to już nie wygląda dobrze.
gdzie już jest decydowanie o osobie, to jeśli nie ma postawy, no to jakby trudno, żeby ona się nagle pojawiła. Czyli to kształtowanie postaw jest tak naprawdę w programie wychowawczo-profilaktycznym i w zależności tak naprawdę od szkoły, która coś znajduje się na danym terenie, czyli na przykład posiada chodniki przy szkole, będzie ten program wyglądał inaczej niż szkoła, do której nie ma chodnika i trzeba iść po ulicy. Czy też będzie szkoła, która organizuje dojazdy, czy też szkoła, w której duże miejsce znajdują hulajnogi, bo jest na przykład specjalny parking dla hulajnog. To odbywa się chociażby w Warszawie. Więc jakby w zależności od tego, jakie są uwarunkowania funkcjonowania szkoły, to ten program będzie miał odpowiednią formę. I teraz ten program tak naprawdę to jest coś, co dotyczy w zasadzie wszystkich nauczycieli. Tak jak już wstępnie powiedziałem, no jest tutaj ta wada, że to wszystkich, czyli być może gdzieś ta odpowiedzialność się rozmywa. Niemniej jednak ja bym tutaj zwrócił na jeden taki ważny aspekt. Na pewno Państwo spotkaliście się z działaniami prozdrowotnymi. To też było fajnie wspomniane, że to w niektórych krajach jest to elementem działań prozdrowotnych i dlaczego by tego u nas nie miało być. Państwo pewnie spotkaliście się z tym, że działania prozdrowotne to one nie dotyczą tylko biologii, nie wiem, przyrody, czyli konkretnych przedmiotów, ale one są realizowane również na przykład sam jestem nauczycielem języka obcego, no i języku obcym, gdzie omawia się jakąś dietę przy okazji wprowadzając słownictwo. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby te doświadczenia z działań prozdrowotnych przenieść właśnie na tą edukację komunikacyjną, gdzie jakby te elementy pojawiałyby się, to o czym pełnomocnik ministra wspomniał, gdzie pojawiają się one na fizyce, gdzie będziemy mieli jakieś, czy na biologii, czy pojawią się na geografii, że są pewne elementy, które powinny tak naprawdę stanowić całość. Oczywiście wszystko się rozbija o to, że ten konkretny program edukacji komunikacyjnej, on może się bardzo różnić, bo zapisy podstawy programowej no są ogólne, są na takim stopniu, chociażby ten wspomniany zapis dotyczący podstawowych znaków drogowych. Tak? To jakby wiadomo, że to musi być, powinno być w jakiś sposób doprecyzowane i myślę, że tutaj jest też miejsce na działania nauczycieli, którzy mają możliwość tworzenia programów własnych, o czym też wspomniała wcześniej przedmówczyni, czyli inaczej mówiąc, w zależności od tego, w jakim środowisku funkcjonujemy, to tak będziemy kształtować właśnie działania wychowawcze, które będą jakby przynosić później skutki. Ja jestem daleki od tego, żeby przekładać jakby zdobycie tylko uprawnień do jazdy, czyli karty rowerowej, że jakby to jest najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, choć muszę powiedzieć, że z perspektywy niektórych rodziców można odnieść wrażenie, że to jest kluczowe. No przekładając jakby na całą edukację, no to wiemy oczywiście tutaj w tym gronie chyba nie trzeba tego specjalnie podkreślać, ale to jest jakby jeden z elementów wychowania komunikacyjnego. Ja jeszcze bym zwrócił na jedną rzecz uwagę, że szkoda, że również kwestie takie doświadczenia związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie wprost w przepisach jest zapis, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w bieżącej pracy z uczniem, czyli jest taki zapis, który wręcz zobowiązuje nauczycieli do jakby bieżącego, nieustannego wspomagania w tym zakresie. I to jakby to doświadczenie, które tutaj się pojawia, myślę, że też miałoby szansę, jakby gdyby to doświadczenie przełożyć na edukację komunikacyjną, wiedząc, jaka jest jej wartość i że ona się przekłada jakby na bezpieczeństwo potem w życiu publicznym. Muszę też powiedzieć, patrząc na, analizując różne programy, mając do czynienia z ocenami prac dyrektorów, mając do czynienia z awansem zawodowym nauczycieli, że są pewne trendy, gdzie jest jakby moda na chwalenie się pewnymi działaniami. No i niestety tutaj muszę z przykrością stwierdzić, że wychowanie komunikacyjne, o ile gdzieś w miejscach, w mniejszych miejscowościach jest jakby widać elementy, że nauczyciele to realizują i się tym chcą chwalić, że wykonują pewne działania, to o tyle w dużych ośrodkach można by odnieść wrażenie, że wszyscy walczą tylko z cyberprzemocą, że wszyscy walczą z dopalaczami i w tym zakresie się szkolą.
Przyznam szczerze, że słuchając informacji dotyczących szkoleń dla osób, które będą takie zajęcia z edukacji komunikacyjnej prowadziły, no powiem, że myślę, że tutaj jest pewien niedosyt, że tutaj jest jakaś potrzeba wsparcia nauczycieli, być może też potrzeba uświadomienia dyrektorom tego, choć pewnie są świadomi, ale być może zwrócenia uwagi, że ta edukacja komunikacyjna mogłaby być obecna w zasadzie na każdym przedmiocie, w jakimś tam zakresie, chociażby patrząc na konkursy, jak Państwo mówicie o konkursach, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wewnątrz szkoły tego typu działania podejmować. I gdyby one były systemowo zaplanowane przez dyrektora szkoły nauczycieli, a jest ku temu podstawa prawna, chociażby ten program wychowawczo-profilaktyczny, to myślę, że miałoby to szansę przynieść dobre efekty, a przecież o to nam chodzi. Tak jak powiedziałem, nie miałem łatwego zadania, ja nie będę przedłużał tej wypowiedzi, natomiast mogę też powiedzieć z punktu widzenia mojego urzędu, że jakby my jesteśmy na pewno otwarci na kwestie upowszechniania pewnych działań, na kwestie dotarcia do szkół, tego, żeby jakby szkoły wiedziały, że coś w tym zakresie się dzieje, że są jakieś możliwości, że są możliwości skorzystania z materiałów chociażby, bo to na co dzień robimy. I jakby jest to w interesie i wpisuje się w politykę oświatową państwa, myślę, więc jakby jak najbardziej tutaj ze strony kuratorium, myślę, każdego kuratorium w Polsce można liczyć na tego typu wsparcie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Przemysławie. To ta deklaracja jest czymś szalenie cennym, bo tylko wy macie kontakt ze szkołami, z dyrektorami, z nauczycielami, więc jeżeli mielibyśmy propozycję, którą państwo zaakceptują, rozumiem, że jest jakaś szansa, żeby coś przekazać, jakieś informacje, które z naszej strony mogą wyjść, bądź które pozyskamy od innych. Jak najbardziej. No bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Także jak się okazuje, warto było poczekać. Mam nadzieję, że pan nie żałuje tych 2 godzin. Zawsze obiecujemy sobie, że góra 2 godziny to nasze spotkanie będzie trwało, ale się nie udaje. Zanim poproszę państwa, zostało nas już niewielu. Pani Aneta się pożegnała, ponieważ ma radę naukową. Serdecznie pozdrawia wszystkich uczestników. Nie ma już z nami pana Artura, ale i w takim gronie podsumować spróbujemy za chwilę. Natomiast z czatu, który się pojawia z transmisji naszej na Facebooku, przyniesiono mi, koledzy mi podali, przekazali pytanie, na które prawdopodobnie żadne z nas nie będzie umiało odpowiedzieć. Otóż pytanie brzmi, ile kart rowerowych wydawanych zostało na przykład w ubiegłym roku czy 2 lata temu w kraju, albo na przykład ile w województwie mazowieckim. Nie wiemy tego prawdopodobnie. No to też trochę, to trochę smutek, trochę żal. Może to pod rozwagę, to pytanie zostawmy. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie. Nie będzie pewnie łatwo. Natomiast zmierzając ku końcowi, może w takiej kolejności, w jakiej się wypowiadaliśmy, poproszę o półminutowe, minutowe, jednozdaniowe jakieś clue, czy podsumowanie, czy najważniejszy wniosek z tego, zanim poproszę pana Tomka Matuszewskiego o podsumowanie naszego spotkania. Bardzo proszę. Pan Rafał Grodzicki, tak wypadło, że jest pan pierwszy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, z dzisiejszej debaty właściwie wywnioskowałem, że jest ok. Programy są, wszystko w rękach nauczycieli. Nie ma to co właściwie kopii kruszyć. Może pan Mariusz tylko nas trochę zmroził statystyką. Ale generalnie nie ma właściwie potrzeby się zmieniać czegokolwiek. A jedno słowo, które dzisiaj tu padło, szczególnie zwróciło moją uwagę, czyli demoralizacja. To, o której pani prezes mówiła, że warto by było zrobić debatę kolejną na ten temat. Rodzic dobija się o wydanie karty rowerowej. Nikt nie wie, ile tych kart rowerowych zostało wydanych. Co robi rodzic? Nic. Puści to dziecko na rowerze do najezdnie, na ulicę i na hulajnodze. Przejdzie nad tym do porządku dziennego, że jego dziecko nie ma karty rowerowej, bo odbił się od muru. Brak mi nadzoru i egzekwowania tego na ulicy. Pytanie moje brzmi bez odpowiedzi, co zrobi policjant, gdy spotka 11-latka,
bez karty rowerowej na chodniku, jadącego rowerem po chodniku. Pytanie retoryczne. Przypomnę, że w ustawie o kierujących pojazdami, przeczytam, zacytuję, rolą kuratora oświaty jest nadzór nad sprawowaniem osób, które uzyskują kartę rowerową i ma obowiązek kuratorium oświaty prowadzić kontrolę w zakresie warunków, przebiegu i sposobu sprawdzania umiejętności, czyli uzyskiwania tej karty rowerowej. Pytanie znowu retoryczne, ile w naszym kraju takich kontroli zostało zrobionych? I ta demoralizacja naszego społeczeństwa całego, od najmłodszego do najstarszego, niestety jednak występuje. I taki wniosek, że to powinien być jednak temat na kolejną debatę. Ja dziękuję. No i wielkie dzięki. Zaczynamy tak prawdziwą rozmowę. Miło już było, prawda? No to w takim razie, panie Mariuszu, poprosimy o 2-3 zdania albo odpowiedź na pytania. No, zgadzam się, że ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, co zrobi policja, aczkolwiek prawo na to jest. Są przepisy, które w tym przypadku pozwalają na to, że jeżeli taki 11-latek nie ma karty rowerowej, to jest podstawa do usunięcia pojazdu, bo kieruje pojazdem bez uprawnień. Ten przepis dotyczy wszystkich, a nie tylko tych, którzy mogą zostać ukarani mandatem karnym. Wiemy, że 11-latka nie ma podstaw do ukarania. Nawet trudno, żeby sąd rodzinny interesować takim naruszeniem jak kierowanie bez i uznawać, że rodzice dopuścili się demoralizacji nieletniego przez niewłaściwe sprawowanie opieki, bo są tam już też odpowiednie paragrafy w kodeksie wykroczeń, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Więc podstawy są, podejrzewam, że spotkałoby się takie rygorystyczne, było nie było działanie, z bardzo wielkim oburzeniem. A propos też tego starania się dzieci o kartę rowerową, a pod nadzorem rodziców. Ja pamiętam z własnej praktyki, dawno, dawno temu też bywały takie egzaminy, że policjanci to przeprowadzali te egzaminy i niejednokrotnie dziecko, które wykazało się totalnym brakiem znajomości przepisów, umiejętności zachowania się, no taki egzamin, powiem kolokwialnie, oblewało. I jakież było wtedy oburzenie rodziców. Dlaczego? Dlaczego? Przecież ja tutaj jeszcze go nauczę, jeszcze on tutaj... Brak totalnej odpowiedzialności rodzicielskiej, bo przecież to dziecko wyjechałoby na drogę i stwarzałoby dla siebie i dla innych realne zagrożenie. To tak może w pewnym sensie ad vocem, ale rzeczywiście być może brak jest jeszcze takich rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby nawet na reakcję, strażnicy miejscy też tu mogą reagować, bo to jest ruch rowerowy, więc to jest w ich gestii, ale też policjant nie tylko drogówki, ale i prewencji, widząc jakieś ewidentnie nieprawidłowe zachowania, które mogą świadczyć o nieznajomości przepisów, będące pochodną braku uprawnień. Więc to jest też odrębny temat. Natomiast ja może tak, może mało kto pamięta, ale policja od początku starała się o to wychowanie komunikacyjne w szkołach. Wcześniej jeszcze za dawnych czasów milicjant drogówki, potem policjant drogówki był właściwie zawsze w szkole mile widziany i do dzisiejszego dnia nauczyciele zwracają się jakby o wspomaganie zajęć, bo formalnie to oni są odpowiedzialni za prowadzenie zajęć w celu uzyskania karty rowerowej. I policja w to jest mocno zaangażowana i powiedzmy sekcje profilaktyki, które w tym zakresie działają, ale rzeczywiście musi być tutaj jakiś pewien ujednolicony być może system, być może nie tylko same programy, poddanie pod dowolność, o czym mówi pan kurator, pod dowolność kształtowania programu w zależności od tego, jakie jest tam otoczenie szkoły, przecież ten człowiek dzisiaj jest przy swojej szkole, jutro będzie w zupełnie innym miejscu, gdzie są inne zagrożenia, więc te programy powinny kształtować w miarę szeroko
postawy w zależności od konkretnej sytuacji. Też tutaj padło, była mowa o szanowaniu prawa, to jest już szersze zagadnienie, ale rzeczywiście od najmłodszych lat należałoby tego szacunku uczyć i to nie tylko w kontekście samego ruchu drogowego, ale również zachowań w miejscach publicznych, bo to kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jest jeden element, ale też zachowania na imprezach, ale to też również zachowania w sytuacjach ryzykownych, gdzie już nie mówię o małych dzieciach, które są przez są uprowadzane, ale bywa, że wśród rówieśników dochodzi do przemocy, to wcale nie rzadkie i tu też jest, byłby jeden z elementów, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, choć pewnie nie tylko, do uwzględnienia, ale to jest znowu odrębny jakby temat, odrębna dyskusja. Także ja wcale nie mówię, że jest wszystko okej z tym wychowaniem komunikacyjnym, bo ono też przechodziło perturbacje i różnie to w szkołach bywa, zaangażowanie właśnie do prowadzenia tych zajęć, ale należy, myślę, że jednak podkreślać rolę szkoły w tym właśnie po to, żeby rodzice możliwie, nie mówię, że wszyscy, bo nie może, ale żeby rodzice nie psuli tego, co szkoła dobrze uczy, bo jeżeli będzie to dobrze wpojone, to być może dziecko będzie uczyć rodziców. Wielkie dzięki. Został nam ostatni moment. Poproszę pana Tomka Matuszewskiego, oddaję mu kamerę, o próbę podsumowania i ostateczne wnioski, zanim zakończymy dzisiejsze spotkanie. Ja może tak z obszaru antropologii przejdę w estetykę i powiem tak, rzeczywiście to wszystko jest, tylko to bycie to jest tak jak w bloku kamienia jest piękna rzeźba i ktoś musi z tego nieobrobionego bloku kamienia to, co tam wszystko w niej jest, wydobyć. I pojawia się napięcie pomiędzy tym mistrzem, który to potrafi zrobić i tym wyrobnikiem, który będzie coś tam dłubał w tym granicie i no coś mu tam wyjdzie albo zepsuje. Tak? To takie pierwsze skojarzenie z dzisiejszej debaty, za którą też naprawdę warto fundacji być bardzo wdzięcznym, że podjęła ten. Czyli jest, rzeczywiście jest i to, co tu wszyscy mówili. Tylko teraz pytanie, jak to z tej fazy potencji przeobrazić w formę aktu. Drugi wniosek, no na pewno dotyczy kwestii różnicy pomiędzy pedagogiką a jej częścią, czyli andragogiką. Być może, przynajmniej chwilowo, warto większą uwagę zwrócić na edukowanie rodziców na zebraniach, aniżeli samych dzieci. Trzeci wniosek to jest napięcie pomiędzy teorią a praktyką. Pan doktor Górecki celowo odwołał się do, nie mówiąc Sokratesa, że nie wystarczy wiedzieć jak jest dobrze, trzeba jeszcze chcieć to dobrze czynić, prawda? Więc to napięcie również musi być gdzieś zauważane w relacjach treści, to znaczy mniej teorii, więcej praktyki. Mniej teorii, więcej praktyki. Następne napięcie, które się też gdzieś w tej debacie pojawia, to jest napięcie pomiędzy tym, co ma być robione wcześniej, a tym, co ma być robione później. To znaczy, o ile jest dużo na poziomie szkoły podstawowej, to jest niewiele albo nic na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Hasło prawo jazdy w szkole, czyli pani dyrektor, panie dyrektorze, czy mógłby pan moim dzieciom umożliwić uzyskiwanie uprawnień w szkole? WORD w Warszawie takie akcje już rozpoczął, prawda? Jest pierwsza szkoła, ogólnie w Ciechanowie, w
zamyśle jest następna szkoła, to co się zaczęło dziać w szkołach branżowych, czyli kierowcy zawodowi, uczniowie jako absolwenci szkoły, mający już uprawnienia kierowców zawodowych. To jest też ciekawa jakaś taka kwestia takiego podsumowania tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Oczywiście na czacie pojawia się ciekawa myśl, za którą też bardzo dziękujemy, bądź nawet warto o niej wspomnieć. Konieczna jest wymiana pokoleniowa. To znaczy ja rozumiem, czując się po stronie jednak pokolenia starszego, że trochę na nas się patrzy jak na takich mamutów, które już powinny wyginąć, ale też autorowi mówię tak, chętnie oddamy tą pałeczkę, prawda? Chętnie przekażemy w sztafecie pokoleniowej to, co jest naszym doświadczeniem, tylko niech się też wreszcie pojawią chętni, którzy i nas dogonią, i pobiegną dalej, bo nam też znowu aż tak lekko nie było. To nie jest wyrzut, tylko to jest takie zwykłe dokonanie pewnej oceny wpisu, który... Oczywiście na koniec, no nie dajmy się też zwieść, że ta debata i podobne coś mogą zmienić. To wracam do tego początku, czyli to ktoś musi też nie tylko mówić, co trzeba zrobić, ale zacząć to coś, o czym wiemy, po prostu robić. Nie? To tyle. No, mało profesjonalne to przesuwanie komputera jest, ale pozostaje, proszę Państwa, niewątpliwie niedosyt. I to chyba dobrze, bo my będziemy mieli o czym mówić, a ci, od których to zależy, to robić i chyba wiadomo mniej więcej co. Na pewno nie wolno nam zapominać, że najważniejsze jest życie człowieka. Nie chciałabym w ton patetyczny popadać, więc chyba niech przed wkrótce już wakacjami, bo jeszcze chwila, jeszcze tydzień, dwa, trzy i będą wakacje i tych szans na niebezpieczne sytuacje dużo, dużo więcej niż na co dzień. Także pozostając z niedosytem, na pewno się deklarujemy, że my fundacyjnie, plastrowo i jeszcze z wykorzystaniem pomocy naszych mediów, czyli portalu El Instruktor i tygodnika Prawo Drogowe News, będziemy o kwestiach wychowania, edukacji komunikacyjnej, także w stosunku do dorosłych i pisać, i mówić, i pewnie czasami jakiś drobiażdżek, drobny kamyczek dołożymy do właściwych, żeby na właściwych torach to wszystko się rozwijało. Natomiast za dwa tygodnie już zapraszam Państwa na kolejną debatę. Pani redaktor Jolanta Michasiewicz poprowadzi debatę związaną z jazdą, z osobą towarzyszącą, czy dobrze mówię? Pani Jola siedzi w tym samym pokoju, stąd moje pytanie. Zostały nam jeszcze obiecane informacje dotyczące kongresu SIECA, dotyczące uprawnień na kategorię AM. Będziemy do tego jeszcze, myślę, przed wakacjami wracali. Bardzo dziękuję panelistom, ekspertom. Bardzo dziękuję tym, którzy zechcieli posłuchać. Informuję, że wszystkie nagrania, wszystkie wypowiedzi będą zamieszczone na YouTubie tradycyjnie, tak jak każda dyskusja. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze mnie słychać, to dziękujemy Piotrowi Wagnerowi. To ja również dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali z nami tak długo. Dziękuję w imieniu grupy IMAŻ, w imieniu swoim, w imieniu Bożenki. Bożenko również. Dziękuję. Do miłego zobaczenia.